również pedagoga o wielkich sukcesach, pianistki, szopenistki, kierownik katedry fortepianu Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Myślę, że tak płynnie nawiążemy, jednak o konkurs chopinowski zahaczymy. Pewnie się nie da. Witam serdecznie, bardzo dziękuję pani kierownik Katedry Akademii Muzycznej w Katowicach za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć u państwa. Pomyślałam sobie w tym pierwszym momencie zaproszenia, że właściwie moja dyskusja, czy właściwie miał być wykład najpierw, mój wykład na temat pedagogiki, troszkę minąłby się z celem, bo przyjeżdżam do Mekki pedagogicznej, do Akademii Muzycznej w Katowicach i naprawdę moją ostatnią wolą byłoby dzielenie się, powiedzmy, z pozycji osoby, która ma coś więcej od państwa do powiedzenia na ten temat. Dlatego chciałabym, żeby to była rozmowa, żebyśmy się właśnie podzieliły też jakimiś wzajemnymi spostrzeżeniami. Z chęcią nawiążę też do wspaniałych wypowiedzi pana profesora. Dziękuję bardzo. No, postaram się z państwem podzielić tym, co państwa po prostu będzie interesować. Dobrze. Ja może jeszcze zrobię dodatkowe światło. To ja się może tutaj na krzesełko. Ty obserwowałaś konkurs chopinowski też w kilku rolach, prawda, jako pedagog, jako pianistka i chciałabym, żebyś podsumowała, ale oczywiście zależy nam na takim podsumowaniu, może nie bardzo ocenzurowanym, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co trafia do mediów, jednak jest taką wygładzoną wersją. Natomiast powiedz, ty oczywiście miałeś wspaniałych dwóch uczestników, Mateusza Krzyżowskiego i Julię Łozowską. Jak to wyglądało, jak wyglądał ten 18 konkurs z twojej perspektywy? Przede wszystkim to może zabrzmi dosyć kontrowersyjnie tutaj też w kontekście różnych wypowiedzi, ale ja w ogóle generalnie uważam, że, ja się zawsze godzę z werdyktem, ponieważ uważam, że werdykt jest sprawiedliwy, tak? Cokolwiek byśmy o nim nie mówili, każdy z nas ma swój gust muzyczny, każdy z nas ma swój punkt odniesienia i swój kontekst, od którego nie da się uciec. W związku z tym werdykt jest po prostu wolą jurorów, tych 16 znakomitych, wspaniałych osobowości pianistycznych. No i jakby z założenia zawsze będziemy się ocierali o różne kontrowersje w ich odbiorze. Natomiast poddajemy, jakby decydując się na udział w konkursie, decydując się na przygotowanie moich studentów, decyduję się na poddanie ich w danym momencie, bo to też jest dany moment, wyjście na scenę w pierwszym etapie z jakimś określonym, powiedzmy, dniem, warunkami psychofizycznymi, które towarzyszą temu kandydatowi. Wiadomo, że dla polskich kandydatów jest to też sytuacja bardzo trudna, strasznie dużo osób, prawda, liczy na nich. Oczywiście wszyscy się znają na pianistyce w Polsce, tak jak na piłce nożnej, więc wchodząc do internetu i czytając różne komentarze, naprawdę można się bardzo dziwnych rzeczy na swój temat dowiedzieć. Także ten kandydat polski musi mieć też jakąś, powiedzmy, jakiś taki swój bezpieczny korytarz psychiczny. Właściwie zarówno Mateusz, jak i Julka nie korzystali w ogóle z mediów społecznościowych i to nie tylko w czasie konkursu, ale również jakiś czas przed konkursem. Zdaje się, że Mateusz się lekko z tego wyłamał, do czego się przyznał, a powiedział, że więcej już tego nie zrobi. W każdym razie chodziło o to, żeby rzeczywiście stworzyć im jako takie normalne warunki bycia na tym konkursie. Zresztą ja im przed całym konkursem powiedziałam, że jakby występ w konkursie, ten określony i ten rezultat, który zostanie przez nich osiągnięty, nie definiuje ich na życie jako pianistów, więc to jest po prostu moment, w którym są na danym poziomie. I ten poziom, fajnie by było, żeby na tą scenę, tak kolokwialnie mówiąc, donieśli, więc raczej przygotowania szły w tą stronę. Natomiast muszę powiedzieć, że konkurs chopinowski zarówno dla Julii, jak i dla Mateusza był taką, muszę powiedzieć, wyjątkową sytuacją. Zresztą w ogóle uważam, że konkursy taką swoją rolę powinny spełniać, takiego największego rozwoju. Ten okres przygotowań do konkursu właściwie jest trudno porównać z przygotowaniem do jakiegokolwiek koncertu czy do jakiegokolwiek egzaminu, bo on rzeczywiście stawia przed tym młodym człowiekiem konieczność wyprowadzenia siebie, wyśrubowania swojego poziomu do jak najwyższych
możliwych swoich w danym momencie możliwości. No i wydaje mi się, że zawsze mi się wydawało, bo używam konkursów jako narzędzia, również pracując w szkole drugiego stopnia, że to jest ten efekt konkursu, który po prostu dla mnie z punktu widzenia pedagoga jest najbardziej korzystny. A nie miałaś wrażenie, że ten 18 konkurs był trochę jak Squid Game, ten serial, który taki miał wielki sukces na Netflixie, gdzie obserwujemy grupę ludzi walczących na śmierć i życie i właśnie, że odbiorcy tutaj, ten cały, ta masa, prawda, właśnie jest taka trochę żądna krwi i chce widzieć. Oczywiście, że tak, no bo do tego prowadzą aktywności mediów społecznościowych, zresztą w tą stronę idzie też telewizja, która jest bardzo zadowolona, jak w studio są jakieś, powiedzmy, no nawet kłótnie pomiędzy komentatorami, jak się coś dzieje, no generalnie ludzie są na to nastawieni, wystarczy włączyć jakiekolwiek wiadomości, no więc najważniejsze jest to, kto kogo zamordował, więc troszkę żyjemy w takich czasach, ale wydaje mi się, że no musimy się od tego bronić. Ja mówię z punktu widzenia przygotowania kandydata do konkursu, no bo jeżeli on będzie żył w tej świadomości, no to rzeczywiście takie wyjście na scenę to jest coś ekstremalnie trudnego. Wspomniałaś tutaj właśnie o tej roli mediów. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie sytuacją dosyć niekomfortową było pojawianie się w studiu telewizyjnym, dlatego że to jest zupełnie inny odbiór i właściwie ja się bardzo wielu rzeczy musiałam domyśleć, słuchając głośników. Pamiętam taką rozmowę, no to ta sytuacja w studiu wygląda tak, że my siedzimy, oczywiście mamy na ekranie, odsłuchujemy kandydatów, no ale troszkę sobie możemy też porozmawiać, no więc siedząc, prawda, z blisko zaprzyjaźnionym kolegą obok, no komentujemy, kolega mówi, zobacz, ale odbiera dziwnie, prawda, widziałeś, żeby ktoś tak odbierał? Ja mówię, nie, no nie widziałam, no faktycznie, ciekawe, tak, no więc rozmawiamy, no i w którymś momencie na przykład dzielimy się spostrzeżeniami, mówię, wiesz co, wydaje mi się, że u tego kandydata lewej ręki to na pewno w sali nie słychać, bo ja generalnie większość konkursu odsłuchałam na sali i z tego powodu miałam jakieś takie wymiary miarodajne, no w ogóle kontekst w stosunku na przykład do jurorów, którzy siedzieli na pierwszym balkonie. Ja też starałam się zawsze na tym pierwszym balkonie siedzieć, co prawda bardziej z boku, więc to już jest troszkę inaczej. Inaczej jest też oczywiście na dole filharmonii, inaczej jest pod balkonem, inaczej jest na jaskółce. Jaskółka jest bardzo wymagającym balkonem, ponieważ rzeczywiście jak tam osiągniemy taką czystość artykulacyjną i selektywność, no to znaczy, że w sali też dobrze brzmi, ale to wcale nie przekłada się na wszystkie miejsca w sali. Natomiast jak się właśnie chodziło do studia telewizyjnego, no to był zupełnie inny odbiór. To jest przede wszystkim efekt miksu reżyserskiego, czyli jest ilość mikrofonów, które potem są poddane odpowiedniej obróbce, odpowiednim proporcjom brzmienia, które ustala reżyser, no i dostajemy taki gotowy produkt. No i właśnie rozmawiamy o tej lewej ręce, że prawdopodobnie tego nie słychać w sali. No oczywiście my tu odbieramy jako bardzo taki refleksyjny, introwertyczny klimat, piękne barwy brzmienia i tak dalej, a potem rozmawiam z jednym z kolegów jurorów, który mówi lewej, prawej też nie było słychać. No więc to jest tak mniej więcej, taka jest rzeczywistość i tutaj oczywiście większość słuchaczy, bo była ich ogromna liczba na tym konkursie. Ja nie sprawdzałam tych jakichś rankingów, które były robione, ale wydaje mi się, że jakby z konkursu na konkurs jest ich jeszcze coraz więcej i rzeczywiście ta docieralność medialna jest coraz bardziej ekspansywna, no ale większość odbiorców to są odbiorcy nie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, no bo ona ma po prostu swoją pojemność, no i nie da się tam więcej ludzi zmieścić. Więc tak, jest inaczej w internecie, jest inaczej właśnie w studio telewizyjnym i jest inaczej jeszcze w radio. No i w związku z tym dostajemy masę różnych opinii, które, ja zresztą muszę powiedzieć, że miałam z poprzedniego konkursu też taką sytuację, kiedy w ogóle pierwszy raz przyszłam do studia telewizyjnego i poprzedniego dnia słuchałam kandydata na żywo. No i słyszałam dosyć średnio wykonaną etiudę C-dur Chopina, czy dosyć sprawna prawa ręka, powiedzmy, że w takiej skali dynamicznej też dosyć obiecującej, natomiast lewej nie było praktycznie w ogóle. No ale wchodzę do tego studia i słyszę z głośników, bo zawsze tam się powtarza jakiś fragment z poprzedniego dnia, no i słyszę świetnie graną etiudę C-dur, znakomita narracja lewej ręki, w ogóle cudowne prowadzenie, prawa, wspaniale, selektywnie. Okazuje się, że to jest ten sam kandydat, więc ja myślę sobie, ale w ogóle co ja tu robię? Jak ja będę mogła się odnosić do tego, jeżeli to nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością? Także to jest takie troszkę wróżenie z fusów, przepraszam, że to powiem. Natomiast nam też w studio nie wolno było o pewnych rzeczach mówić, ponieważ ja się tam kiedyś wypowiedziałam
na temat właśnie tych różnic, no bo chciałam, żeby słuchacze no, mieli tego świadomość, że my się czasami tutaj właśnie rozwodzimy i debatujemy nad wynikami, a okazuje się, że oceniamy dwie różne rzeczywistości. No więc przyszedł taki kierownik tam całego zaplecza nagłaśniającego konkurs i powiedział, że on w ogóle sobie nie życzy, że to w ogóle straszne, jak my możemy takie rzeczy opowiadać, że telewizja robi złe dźwięki, że on ma teraz jakieś ilości maili odbiera od słuchaczy, którzy mówią, że to w ogóle to tak nie może być i że telewizja musi się poprawić i tak dalej. No więc troszkę była awantura z tego powodu. Ja próbowałam temu panu wytłumaczyć, że właściwie macie świetny przekaz. No trudno mi się sobie wyobrazić, że kiedykolwiek był lepszy technologicznie. Natomiast nie jesteście w stanie w żaden sposób uzyskać efektu sali koncertowej Filharmonii. No i tak to wygląda. Dobrze, no, czyli mówimy o tym, że świat się zmienia, konkurs Chopinowski się zmienia. Powiedz mi, jak uważasz, w jaki sposób nasz system edukacji, czy się zmienia, czy jesteśmy skansenem, w jaki sposób ta, w jaki, no, można powiedzieć, nowa rzeczywistość, to, co obserwujemy, ten przyspieszający świat, czy wpływa na nasz system edukacji? Czy widzisz tu jakieś zmiany, czy właśnie raczej jakiś zastój? Znaczy poruszyłaś bardzo, bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście od czasów, kiedy myśmy chodzili do szkoły, po prostu świat się zmienił. Więc no, w chwili obecnej, zresztą to, co pan profesor mówił przed chwilą, no, poziom pianistyki na świecie jest po prostu niebotyczny. Więc przy naszej ilości, którą myśmy jako studenci, jako uczniowie spędzali przy fortepianie, po prostu myślę, że nie bylibyśmy w stanie obecnego poziomu uzyskać. Zwyczajnie te osoby, które dzisiaj są w sytuacji swojego najbardziej dynamicznego rozwoju, muszą dużo więcej godzin fortepianowi poświęcić. Nasz instrument jest no, takim bardzo specyficznym instrumentem. Na początku jest bardzo łatwo. Naciskamy dźwięki, jest i wszystko jest fajnie, zanim skrzypek wydobędzie jakiś porządny dźwięk ze skrzypiec. Właśnie mówił mi ostatnio kolega, o wiesz, to ze 4 lata to minimum muszą minąć, a u nas tak nie ma. Natomiast potem jest dokładnie odwrotnie. I rzeczywiście no, chęć uzyskania jakiegoś naprawdę bardzo wysokiego poziomu instrumentalnego, to nie mówimy w tym momencie jeszcze o czymś takim indywidualnym jak osobowości, jak sposób postrzegania muzyki, jak kształtowanie swojego gustu muzycznego, tylko zwyczajnie o sprawach pianistycznych, to są nieprawdopodobnie dużej ilości godzin, które trzeba wysiedzieć. W chwili obecnej jesteśmy w sytuacji nakładającej się reformy szkolnictwa, co jak ja obserwuję, pracując również w szkole ogólnokształcącej drugiego stopnia, jest dla młodzieży nieprawdopodobnie obciążające. Dyrekcja naszej szkoły na liczne apele muzyków pracujących w szkole doszła do takiego punktu, kiedy no, zaczęła uprawiać jakiś taki system, nazwijmy to, lawirowania pomiędzy tym, co jest konieczne w przepisach, a co właściwie no, my też chcielibyśmy tutaj z tego czasu młodego człowieka uszczknąć, żeby on zwyczajnie no, mógł więcej ćwiczyć na instrumencie. No i doszli do tego, że na przykład przedmioty typu biologia, chemia, fizyka mogą być traktowane jako przedmioty dodatkowe i w związku z tym no, uczeń może na prośbę nauczyciela przyjść w tym czasie na lekcję albo pójść sobie poćwiczyć, no, potem oczywiście uzupełniając materiał. Natomiast wydaje mi się, że no, to jest tylko półśrodek i tak naprawdę dopóki nie pojawi się jakaś sensowna reforma. Ja mówię w tej chwili o szkolnictwie drugiego stopnia, dlatego że szkolnictwo pierwszego stopnia w moim rozumieniu powinno spełniać zupełnie inną rolę. I to powinna być przede wszystkim rolę umuzykalniająca, no bo będziemy kształcić pianistów, próbować wyprowadzić ich na jak najwyższy poziom, no ale oni nie będą mieli za moment dla kogo grać. Więc musimy wychować przede wszystkim publiczność. No i to jest rola szkół muzycznych pierwszego stopnia, których powinno być dużo, powinno być jak najwięcej. Natomiast oczywiście idąc w górę, moim zdaniem po prostu ta piramida powinna odpowiednio się zmniejszać. No a kwestia dostosowania tej całej podstawy programowej, która tak obecnie bardzo mocno się rozpiera, no myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt, bardzo trudny do wypracowania. Myślę, że jako środowisko, jeżeli rzeczywiście będziemy działać razem, wspólnie, jeżeli od naszej inicjatywy pojawią się właśnie tego typu głosy i to nie będzie pojedynczy głos, tylko to będzie po prostu wspólny głos bardzo, bardzo wielu pedagogów przedmiotu głównego, czyli gry na instrumencie, no to wtedy może mamy w ogóle szansę na coś wpłynąć. Natomiast no, wydaje mi się, że bez tego
naprawdę będzie bardzo ciężko. Ja oczywiście osobiście bardzo korzystam z tak zwanych indywidualnych toków nauczania, które u nas w szkole są dosyć chętnie przyznawane ostatnio. To wymaga jakichś tam szeregu zabiegów, wizyt u psychologa, jakiegoś szeregu testów, które ten młody człowiek musi przejść, no ale rzeczywiście to nam pomaga i wtedy no, ewentualny wyjazd na konkurs czy przygotowanie do konkursu, które wymaga no, powiedzmy trochę posiedzenia w domu i odpuszczenia tych lekcji szkolnych, rzeczywiście no, powoduje, że tego czasu się robi trochę więcej. Niemniej jednak znaczy jest jeszcze jedna korzyść, że nawet jeżeli ktoś byłby w stanie na bieżąco wszystko uzupełniać, nie musiałby się osobno umawiać z nauczycielem, żeby zaliczyć jakąś tam porcję materiału, no to i tak, nie mając tego toku indywidualnego, jest rozliczany z ilości nieobecności, czyli nie może ich mieć tam powyżej 50% z danego przedmiotu. No i to wtedy przy osobach bardzo aktywnych, które właśnie sporo wyjeżdżały, uczestniczyły w kursach, koncertach, konkursach, no to się w ogóle stawało w którymś momencie niemożliwe. Także no ten indywidualny tok jakoś nas ratuje, ale uważam, że nie jest to absolutnie rozwiązanie i że to jest tylko też tylko może mocniejszy, ale jednak półśrodek i tak naprawdę z mojego punktu widzenia, jeżeli chcemy rzeczywiście odpowiedni poziom osiągnąć w grze na instrumencie, no to musi głębsza reforma tego dotknąć. Zdarzało mi się słyszeć, że osoby, które kończą szkołę muzyczną, nienawidzą fortepianu. Dość często to słyszę od osób dorosłych, które kiedyś miały jakieś kształcenie za sobą albo wspominają nauczycielki fortepianu. Jakoś często kobiety właśnie, jako takie sadystki. Powiedz mi, czyj to jest błąd, jeśli osoby, i to mogę powiedzieć, że to nawet no, dość sporo słyszałam takich głosów. Czy to jest błąd nauczyciela, czy systemu? Jeśli osoba, która kończy szkołę muzyczną, mówi, że nienawidzi tego instrumentu i jest najszczęśliwsza z momentem, kiedy kończy instrument, wyjeżdża z domu. Wiecie Państwo, ja mam nadzieję, że to się bardzo zmienia. To znaczy rzeczywiście mam takich kilka w pamięci doświadczeń. Pamiętam, jak chodziłam wtedy jeszcze chyba do średniej szkoły, a może już byłam studentką, w każdym razie pani profesor Manasterska, o której kończyłam studia, była kierownikiem sekcji właśnie fortepianu w szkole na Miodowej. Wówczas teraz przenieśliśmy się na ulicę Rakowiecką, ale dalej szkoła pewnie już zawsze będzie nazywana Miodową. I ona kiedyś podzieliła się ze mną takim spostrzeżeniem. Mówi, wiesz, tak się dziwię, takie słabe dzieci do nas przychodzą na ten egzamin wstępny. Co to jest z tymi nauczycielami? Czy te dzieci takie słabe? O co to chodzi? Mówi tak, no ale tak, nie pójdę, tam nie zrobię wizytacji, bo to tak, no nie bardzo. Ale wiesz, mam taki pomysł. Zaproszę te panie i poproszę, żeby poprowadziły dla nas taki kurs, bo my właściwie nie wiemy, bo jak ktoś prowadzi w drugim stopniu, to nie ma pojęcia, jak to jest w pierwszym, a tam jest najtrudniej, wiadomo. I tak, no i tak rzeczywiście zrobiła. I te panie przyszły. I ja byłam na tej lekcji, pamiętam jak taki chłopczyk, który przyszedł dopiero do szkoły, miał 7 lat, bardzo duży temperament, więc on właściwie już po 5 minutach tej lekcji siedział pod fortepianem, a pani mu bardzo mozolnie próbowała ustawić rączkę. Pokazywała, że to trzeba tu pierwszy palec, tu trzeba budkę zbudować, tu musi być okrągłe, więc ten chłopiec w ogóle absolutnie nie był w stanie w żaden sposób w ogóle się tym zainteresować. Pani przez 45 minut lekcji, może to nie było, może to było pół godziny, ale i tak dużo za dużo, jakby nie wpadła na żaden inny pomysł, że może troszkę się trzeba z nim pobawić, że może coś trzeba innego zrobić. W każdym razie system edukacji wówczas no tak wyglądał. No ja pamiętam, że ja też tak byłam uczona na fortepianie, prawdopodobnie wszystkie moje koledzy, koleżanki z klasy również. Pamiętam te komentarze w szkole podstawowej, że lekcja jest okropna, że jest nie do wytrzymania, że pani strasznie krzyczy, że kopie w drzwi, tak, że uderza klapą od fortepianu i tak dalej. Tak, natomiast no, wydaje mi się, że naprawdę czasy są zupełnie inne. Ja patrzę na cudowną pracę moich koleżanek właśnie w szkole podstawowej i to jest wspaniałe, to jest łączenie trochę metody na przykład Suzuki, która ma takie też różne kontrowersyjne opinie, ale wydaje mi się, że w ogóle stosowanie jakiejś metody, która jest tylko i wyłącznie i tylko ona i bezkrytyczna, no to ogólnie nie. Natomiast takich elementów właśnie zabawowych, czy takich elementów wizualizacyjnych, które temu dzieciaczkowi przybliżą w ogóle świat muzyki, umuzykalnianie go, uwrażliwianie na muzykę, jakieś no, opowieści poprzez muzykę. Wydaje mi się, że oczywiście no, jak popatrzysz w szkołach, to znajdziesz jednostki, które dalej są w jakimś takim, prawda, swoim dawnym systemie zakorzenione, ale wydaje mi się, że tych nauczycieli takich naprawdę z pomysłem jest coraz więcej.
muszę tutaj jeszcze przytoczyć taką anegdotę i to pozwolę sobie nawet nazwiskami, ponieważ to są słynne osoby mające ogromne osiągnięcia. Pani profesor Janina Butor, która niestety już nie żyje, pedagog wrocławski, tak, uczyła Krzysztofa Jabłońskiego, ale wiem, że zdarzyło jej się ze złości spuścić klapę na ręce uczennicy, która była córką z kolei dyrygenta Marka Pijarowskiego i złamała jej palec. No. Także to były takie metody, ale z drugiej strony czasami nam się wydaje, że jednak taka dyscyplina, prawda, że ona odniesie skutek, czyli jednak tutaj znaczy dyscyplina na pewno tak, no tylko pytanie, jak tą dyscyplinę stosujemy, prawda? Mnie się w ogóle nie zdarza, jeżeli o to pytasz, mi się nie zdarza krzyczeć na lekcji, natomiast ja sobie zdaję sprawę, że ja czasami bardzo nieprzyjemnie do kogoś mówię, to znaczy nie chodzi o mój ton głosu, tylko bardziej o treść, więc rzeczywiście jakieś może techniki psychologiczne wtedy, kiedy potrzebuję uświadomić pewne sprawy, no tutaj, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, no przygotowanie do takiego konkursu, no po prostu ten młody człowiek musi sobie, no skąd on ma sobie zdawać sprawę, no ja mu muszę to powiedzieć, prawda, jak taki konkurs w ogóle wygląda, jak to ma być, ja mu się wydaje, że to jest taki, o właśnie, jakiś konkurs i on sobie wyjdzie na scenę i to jest, prawda, wspaniała sprawa, że on się na tej scenie znajduje, no i tu się zaczynają schody, bo rzeczywiście trzeba się znaleźć w odpowiedniej sytuacji, na odpowiednim poziomie. Więc no to jest rola pedagoga, prawda? Uświadomienie pewnych rzeczy. Natomiast szczerze mówiąc, ja osobiście no, musiałabyś porozmawiać z moimi uczniami, bo może rzeczywiście ja o pewnych rzeczach nie wiem i bywam może bezlitosna, ale w każdym razie staram się, żeby było zawsze dużo humoru, żeby było dużo takiej równowagi, żeby był i kij, i marchewka. Myślę, że te marchewki są czasami bardziej istotne, ale to też zależy bardzo, i to jest najważniejsza rzecz, zależy to bardzo od danego człowieka. Więc ten czynnik ludzki, to co w konkursie chopinowskim, w jego czasami dla nas właśnie kontrowersjach oceniania, no to jest czynnik ludzki. Jednemu się podoba kolor czerwony, prawda, a drugiemu zielony. Nie mamy na to wpływu. Tak samo w kontaktach z ludźmi. Nie ma metody pedagogicznej, którą można dopasować, prawda, do każdego ucznia, tylko za każdym razem ja muszę znaleźć klucz do danej osoby, do jej wrażliwości. Jeden będzie właśnie lubił, jak sprawy stoją bardzo konkretnie i jest właśnie pewna dyscyplina. Zresztą bardzo często uczniowie mówią mi o tym, o właśnie, takiego SMS-a potrzebowałem, tak. A to był SMS właśnie na zasadzie, no zaraz, ale tu jest za 3 tygodnie, prawda, jakiś konkurs czy koncert, a ty to i to. A są osoby, do których trzeba zupełnie inaczej podejść. I muszę powiedzieć, że w mojej pracy bardzo dużą rolę przywiązuję w ogóle do aspektu psychologicznego, do takiej pracy psychologicznej z każdym uczniem, z każdym studentem. Właściwie trudno powiedzieć, że studia przygotowały mnie do tego, na pewno nie. Mieliśmy wykładowcę akurat na uczelni od psychologii i muszę powiedzieć, że wielu moim kolegom właściwie psychologia bardzo imponowała i bardzo dużo chcieli się nauczyć. No i zadawaliśmy tej pani różne pytania, ta pani w końcu się strasznie zdenerwowała. Mówi, a co państwo myślicie, że ja takim dobrym psychologiem jestem? Jakbym była takim dobrym, to bym na Uniwersytecie Warszawskim, pracowanie na muzycznym. No więc w sumie z psychologii żeśmy się nic nie dowiedzieli. Ale myślę, że każdy z pedagogów w mniejszym czy większym stopniu poprzez właśnie własne doświadczenia, w końcu obserwacje własnego życia muzycznego, bo przecież zmierzanie się wielokrotnie ze estradą, prawda, w różnych sytuacjach, no nam przynosi bardzo dużą ilość doświadczeń, z którymi potem, no tak, albo się dzielimy z uczniami, albo wyciągamy z nich wnioski i mamy różne swoje, prawda, w związku z tym opracowujemy jakieś metody, także ten czynnik psychologiczny moim zdaniem jest ogromnie istotny. Jestem bardzo ciekawa, jak podchodzisz do takiego problemu zdolni, niezdolni. Jest nawet taka pozycja Tadeusza Wrońskiego, znakomita, pamiętam, tak? Że tak, profesor Jasiński, wszyscy musieli przeczytać, także tutaj też polecam. No ale z drugiej strony to jest też taki dylemat, prawda? Czym to mierzyć, te zdolności, czy właśnie ten brak zdolności, na ile ktoś jest utalentowany, na ile nie. Powiedz mi, czy ty właśnie uważasz, że w ogóle istnieją takie osoby niezdolne i czy kiedykolwiek odradzałaś w ogóle nauki gry na fortepianie? Znaczy na każdym etapie jest troszkę inaczej, ale może wróćmy do tego etapu początkowego, bo bardzo łatwo jest skreślić młodego człowieka i powiedzieć mu, słuchaj, jesteś niezdolny,
nie nadajesz się do tego. Zresztą często myślę, że rodzice spełniają taką rolę. Ja wielokrotnie rozmawiam na przykład z kimś, ze znajomym, wiesz, no moje dziecko, no tak, no wy jesteście muzycy, a moje dziecko, wiesz, to w ogóle nie ma słuchu po mnie. I przypomina mi się książka pana Shinichiego Suzuki, który jest twórcą metody Suzuki, z której muszę powiedzieć, ja sporo w ogóle sama dla siebie się nauczyłam. Głównie chodzi o jego filozofię. On przytacza tam taki przykład młodego słowika, który zostaje zabrany z klatki rodziców i postawiony obok klatki mistrza, który pięknie śpiewa. I teraz ten uczeń, który słucha swojego pięknie śpiewającego mistrza na co dzień, po jakimś czasie nauczy się równie podobnie pięknie śpiewać. Natomiast jeżeli zaistnieją no dwie rzeczy, czyli zostanie z tej klatki zabrany zbyt późno, albo jego mistrz nie umie śpiewać, no to wtedy ten rezultat nie zostanie osiągnięty. Więc według Shinichiego Suzuki nie istnieją osoby, które nie są wrażliwe na muzykę w jakikolwiek sposób. Tak? To nie musi być, oczywiście są różne stopnie predyspozycji, więc to nie musi być słuch absolutny, prawda? Który w sumie procentowo dosyć rzadko się zdarza. To nie muszą być jakieś, nie wiem, nadzwyczajna wrażliwość na muzykę. Normalnie po prostu pewien typ reakcji na muzykę, który właściwie towarzyszył nam od zawsze, od czasów człowieka pierwotnego. Więc myślę, że jakby na tym etapie dałabym szansę każdemu dziecku, dlatego że jest jedna ogromna korzyść z uczenia dzieci. Fortepian jest jedynym instrumentem, właściwie, no, to można powiedzieć szczerze, organy, ale tam jest jeszcze kwestia tego, że właściwie często gramy z nut. A tutaj musimy się bardzo wielu utworów uczyć na pamięć i ta współpraca półkul mózgowych po prostu jest nieporównywalna z żadnym innym instrumentem. Po prostu jedna ręka robi zupełnie co innego, druga robi zupełnie co innego, one muszą ze sobą współgrać. Według badań neurologicznych jest to najbardziej właśnie rozwijająca dziedzina. Także to wiem, że jeden z kolegów bardzo często mówi, no wie pani, no może ona tutaj no nie robi jakichś nadzwyczajnych postępów tam o uczennicy, mówi do mamy, ale z drugiej strony niech pani pomyśli, jak ona matematyki się będzie uczyć, tak? No więc jeżeli chcemy kształcić inteligentne i takie no, z szerokimi horyzontami społeczeństwo, to ja bym na etapie szkoły podstawowej na pewno nie odmawiała nikomu. Natomiast oczywiście idąc dalej, czasami są to bardzo poważne dylematy dla młodego człowieka, który no, został na przykład wychowany w dużych ambicjach czy dużych oczekiwaniach i wtedy uważam, że delikatnie też, tak żeby nie spowodować jakiegoś nagłego wstrząsu psychicznego, ale delikatnie trzeba po prostu wysyłać takie sygnały albo szukać jakiejś drogi zastępczej, że to nie musi być fortepian, być może to będzie klawesyn, być może to będzie śpiew, być może to będzie jakaś inna dziedzina związana właśnie z grą na fortepianie. Być może z takiego człowieka w przyszłości będzie znakomity pedagog, więc to jest może kwestia pewnego muzyczny. Ukierunkowania. Myślę, że wielu krytykom muzycznym przydałoby się po prostu dobre muzyczne wykształcenie. Joasiu, powiedz mi, co uważasz za swój największy sukces pedagogiczny? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja muszę powiedzieć, że jestem w ogóle w takim momencie swojego życia, jakichś takich, powiedzmy, ilości różnych przemyśleń, że chyba nie postrzegam pedagogiki w kategorii sukcesów czy porażek. Myślę, że chyba tym momentem właściwie, który mogłam oczekiwać po tej mojej całej drodze pedagogicznej, jest taki moment, kiedy zapomniałam o sobie i to chyba jest najważniejsze. Muszę powiedzieć, że młody pedagog no, często realizuje jakieś swoje ambicje, prawda, poprzez uczniów. Zresztą ja tak się przyglądam też temu całemu procesowi. Myślę sobie, że właściwie najważniejsze jest, jeżeli ta pasja pedagogiczna przeradza się w taki, może to brzmi trochę dla państwa górnolotnie, ale jednak pewien rodzaj służby. No jednak chodzi o to, że ja mam właściwie dołożyć całą swoją energię, wszystkie swoje starania w rozwój młodego człowieka. To jest absolutnie dla mnie, to jest wzruszające i piękne, opieka nad talentem. Mam bardzo często do czynienia, być może z racji profilu też szkoły, w której pracuję, bo ta szkoła drugiego stopnia imienia Zenona Brzewskiego, ona jest taka jakby zadedykowana dla uczniów, którzy osiągają no już na etapie szkoły podstawowej jakieś mają dobre wyniki, mają często nagrody konkursowe, więc my przyjmujemy tam dzieci od takiego progu na 24 punktów zwyż z instrumentu i rzeczywiście muszę powiedzieć, że czasami czuję się troszkę przytłoczona odpowiedzialnością, bo to jest odpowiedzialność za naprawdę wyjątkowe talenty,
każdy jest inny, każdy z tych talentów ma inne swoje mocne punkty, inne te słabsze strony, które trzeba rozwinąć i z mojego punktu widzenia no jest to po prostu misja, także trudno mi powiedzieć o sukcesach pedagogicznych, nie rozpatruję ich w ogóle w ten sposób. Mm-hmm. A powiedz mi, jeśli chodzi o metodykę nauczania, jakie elementy właśnie, bo tutaj już trochę wspominałaś i o tej psychologicznej, ale co uważasz jest właśnie taką twoją specyfiką, twojej metody nauczania, tak trochę bardziej może od tej kuchni pianistycznej, czy jeśli chodzi o dobór odpowiedniego repertuaru dla młodych osób? Oczywiście bardzo wiele aspektów. Tym punktem wyjścia zawsze jest tekst muzyczny. Właściwie staram się od bardzo wczesnego etapu uświadamiać, że kompozytor zostawił nam swój przekaz, zostawił nam swój tekst muzyczny i naszym obowiązkiem jest ten tekst odczytać. Oczywiście są różne poziomy odczytania tego tekstu, więc powiedzmy, że w pierwszych etapach pracy no to już jest satysfakcjonujące, że uczeń czyta, prawda, nuty, rytm, ewentualnie jakąś artykulację i dynamikę. No i zaczynamy iść w tym kierunku, że co dla nas znaczy, na przykład rytm punktowany albo umieszczenie akcentu nad dominantą, albo umieszczenie akcentu w zupełnie innym miejscu w utworze, powiedzmy w tempie andante, a co będzie znaczył w utworze w tempie presto i tak dalej, i tak dalej. I uczymy się odczytywania znaków muzycznych, jednocześnie wprowadzając coraz bardziej zaawansowane etapy pianistyczne. Dobór repertuaru ma ogromne znaczenie. Ważne, żeby pewnych etapów też nie przeskakiwać, chociaż czasami przy bardzo dużych zdolnościach po prostu trzeba pewną problematykę traktować troszkę na skróty. Natomiast zdarza mi się rzeczywiście zadawać utwory, które się wydają potencjalnie w pierwszej chwili dużo za trudne, ale spełniają pewną swoją rolę dydaktyczną. Czyli tak to z takich przykładów, dziewczynka, która jest bardzo nieśmiała, ona gra w sposób taki, no wręcz bardzo delikatny, nieśmiały na klawiaturze, jest jej bardzo, bardzo trudno w ogóle jakoś się mocniej uzewnętrznić, choć jest osobą bardzo wrażliwą, bardzo muzykalną i potrafi być bardzo interesująca w swoim przekazie muzycznym. Zadałam ostatnio etiudę Rachmaninowa z 33 opusu i kolega, z którym byłam razem, prowadziliśmy kurs, mówi, daj spokój, co ty jej zadałaś, mi takie trudne. Ja mówię, poczekaj, spokojnie. I teraz się widzieliśmy parę miesięcy później i właśnie przyjechał też do Warszawy, prowadził nas kursy i mówi do mnie, wiesz co, ale spełniła swoją rolę dydaktyczną, brzmi jak smok na tym fortepianie. Także ja miałam świadomość tego, że to będzie rzeczywiście pozycja w danym momencie za trudna, ale liczyłam na to, że ona się tak zachwyci fakturą, brzmieniem i że po prostu ją to ośmieli do pewnych zachowań na klawiaturze, że rzeczywiście zdarza mi się, nie wiem czy to jest do końca, znaczy wiem świadomie, że to jest za trudne. Natomiast ja sobie na takie czasami właśnie pójścia intuicyjne pozwalam, choć nie tyle zdroworozsądkowe, co czasami intuicyjne, bo uważam, że one też są potrzebne. Potrzebna jest też czasami miłość do utworu. Czyli ktoś przychodzi i mówi, bo ja marzę, żeby grać ten czy inny utwór. Pamiętam z takich dawnych lat, uczyłam w średniej szkole Łukasza Krupińskiego. To jest uczestnik bodaj poprzedniego konkursu szopenowskiego. I Łukaszek trafił do mnie, był dzieckiem bardzo nieśmiałym. Miał chyba wtedy ze 12 lat i w ogóle nie dostał się do tej szkoły Brzewskiego, bo panie na egzaminie powiedział, nie, no to się w ogóle nie nadaje ten chłopiec. No on może faktycznie i palcami rusza, ale co to za osobowość. No więc ja mówię, dobrze, no to ja go będę uczyła w takim razie w tym drugim pionie szkolnym, nie ma problemu. No i tak żeśmy sobie spokojnie, on coraz się lepiej rozwijał, coraz lepiej ruszał palcami, ale tak mówiłam mu, wiesz, Łukaszku, będziesz grał etiudę czarnego. Mówi, dobrze, dobrze, no będziesz grał sonatę haj, dobrze, dobrze. I przyszedł po dwóch latach i mówi do mnie, bo ja mam marzenie, chciałbym grać sonatę księżycową. I ja sobie myślę, o matko, mówię, dobrze, graj, wspaniale. I od tego marzenia się zaczęło. I on rzeczywiście potem sobie tych marzeń wyciągał tam z kapelusza coraz więcej. Także to był taki impuls, kiedy rzeczywiście ja poczułam, że to jest wola od niego. Więc choćby nawet ta sonata zupełnie w danym momencie niekoniecznie była potrzebna, oczywiście trzecia część spełniła swoją rolę dydaktyczną, ale graliśmy całość. No i to był właśnie taki moment, kiedy ta miłość do utworu coś w nim przełamała takiego, że on się w ogóle nagle otworzył. Jakbyś była ministrem
od edukacji. Myślę, że minister ma bardzo ciężkie zadanie, ma masę doradców, każdy mu pewnie doradza co innego. No ja sobie też wyobrażam, ta machina ministerstwa prawdopodobnie, bo ja tu próbowałam zaprosić przedstawicieli z tej drugiej strony, ale... Nie dało się. Mam nadzieję, że nas oglądają na YouTubie. Jakie byłyby twoje pierwsze decyzje? Wydaje mi się w ogóle, że tutaj potrzebna jest trochę lepsza komunikacja, bo my idziemy, prawda, tutaj minister. No mamy pewne narzędzia nadzoru, czyli mamy Centrum Edukacji Artystycznej, no i mamy Departament Edukacji Artystycznej. No więc to są jakby dwa twory, które powinny bardzo mocno współpracować ze szkolnictwem. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebne lepsze połączenie. Nawet mam takie wrażenie, że ono jeszcze parę lat temu było bliższe. Być może kwestia pandemii to jest też taki okres, kiedy generalnie ta cała sieć połączeń się rozluźniła. Ja mam taki niedosyt, na przykład jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Artystycznej, to dopiero się dowiedziałam parę dni temu, że w ogóle właściwie zatrzymały się wszelkie wydawnictwa, które tam były realizowane. Ja zresztą swego czasu miałam przyjemność recenzować, moim zdaniem, wspaniałą pracę pani Marii Serafin ze Szkoły Muzycznej w Bytomiu. To jest praca o sonatach Beethovena, tłumaczona z języka rosyjskiego. Znakomita pozycja, która w ogóle nie ma, no, właściwie nie istnieje tutaj na naszym rynku, powiedzmy w języku dostępnym dla wszystkich. No i to się gdzieś tam zatrzymało. Okazuje się, że w tej chwili już w ogóle wydawnictwa nie funkcjonują. Wiem, że koledzy mieli no, sporo takich projektów, na przykład dotyczących szkolnictwa pierwszego stopnia. Chcieli nagrywać utwory, które są przeznaczone dla dzieci. No to też jest moim zdaniem ciekawe, żeby właśnie taka literatura też została zarejestrowana na płytach. W każdym razie to nie funkcjonuje. Jest z tego, co się orientowałam teraz, cały czas jest taki... Właśnie taka dyskusja na temat, jak przeprowadzać nadzór nad szkolnictwem pierwszego i drugiego stopnia. No do tej pory służyły nam do tego, znaczy mówię nam, bo sporo miałam okazji pracować właśnie w różnych jury, które oczywiście nie ma, tak samo jak nie ma konkursu doskonałego w dziedzinie muzyki, tak samo nie ma żadnego doskonałego narzędzia, które mogłoby jakikolwiek nadzór sprawować. I w tej chwili te przesłuchania CEA ma zastąpić jakiś nadzór gościa, który był wizytował dyplomy, tak? W danej szkole, w tej chwili chyba to ma dotyczyć na razie tylko szkolnictwa drugiego stopnia, ale też w wybranych placówkach, więc no, no ta osoba, która przyjedzie, właściwie czy obserwacja dyplomów jest pożyteczna, jeśli chodzi o nadzór taki nad kształceniem, nad taką codzienną pracą? Myślę, że nie. Myślę, że właściwie najważniejsze jest, to jest moje zdanie, zacząć od dołu. Czyli nie od góry, bo jak my zaczniemy, prawda, oczekiwać od tego, my możemy oczekiwać od tego, że ktoś nam pójdzie na rękę właśnie w sprawach typu podstawy programowej. Natomiast zacząć od siebie w tym sensie, że no, taką rolę w każdej szkole na pewno spełnia kierownik sekcji, choć czasami to jest bardzo trudne, bo ten kierownik sekcji no, jest powiedzmy zaprzyjaźniony ze swoimi kolegami, prawda, albo tam między nimi też różne układy zachodzą, ale jednak jest to osoba, która czy swoim autorytetem, czy powiedzmy swoją wiedzą, czy doświadczeniem, no, powinna nadzorować też właściwie sposób pracy, bo bardzo często spotykałam się właśnie będąc jurorem przesłuchań CEA z takimi właściwie bardzo dziwnymi i skrajnymi przypadkami. Szkół gdzieś tam w niewielkich ośrodkach, które no właściwie nie dysponowały kadrą, która byłaby zainteresowana pracą. To była taka właściwie praca bez żadnego głębszego zaangażowania. A właśnie z drugiej strony też szkoła z bardzo małego miasteczka w województwie małopolskim. Panie, które przyjechały we dwie na przesłuchania CEA, miały trzech uczniów i jeden dostał, nie wiem, 23 punkty, drugi 21 i trzeci 19. I wszystkie dzieci świetnie przygotowane. I te panie przyszły potem do nas i mówią, och, jak to wspaniale, że one się mogą spotkać. Pytamy się, no w ogóle skąd taki poziom w takiej niedużej szkole? No wiem, bo my się interesujemy, słuchamy sobie różnych kursów na YouTubie, zapraszamy różnych ludzi, bo my jesteśmy takie ciekawe wszystkiego i tak dalej. Więc jakby nie ma znaczenia to, jaki jest ośrodek. Czasami jest wspaniały ośrodek ze znakomitym wyposażeniem. Sama obejrzałam właściwie ze łzami w oczach taką szkołę na Podkarpaciu, gdzie jest
Steinway D, czy to jest Podkarpacie, zaczęłam się zastanawiać, tak, to jest już województwo podkarpackie. Malutka miejscowość, fantastyczny Steinway, sprzęt do nagrywania, sala koncertowa, w sali kameralnej Steinway B, wszędzie pianina, Yamahy nowiutkie, w salach ćwiczeniowych, dydaktycznych i tak dalej. No, szkoła, która prawdopodobnie nigdy nie skorzysta tego, z tego w odpowiedni sposób, natomiast no, rzeczywiście infrastruktura jest, więc to nie od infrastruktury, tylko właśnie od ludzi, którzy po prostu od tego czynnika ludzkiego, który się w danej jednostce pojawia. Natomiast myślę, że dla nas szczególnie ważną rolą to jest uświadomienie nadzorowi nad szkołami artystycznymi, że w ten sposób przy takiej ilości przedmiotów, przy przede wszystkim takim zasięgu tej całej podstawy programowej, czyli ilości, które od tych młodych ludzi się oczekuje, że oni będą wiedzieli, znali, że oni będą to wszystko zaliczać na klasówkach, sprawdzianach, po prostu nie mamy szans kształcić muzyków, którzy mogliby właśnie na odpowiednim poziomie istnieć w konkursach, no właśnie rangi konkursu Chopinowskiego, a mamy w Polsce naprawdę ogromną ilość nieprawdopodobnie utalentowanych młodych ludzi. No i właśnie cały system musi zmierzać w tą stronę, żeby tym młodym ludziom pomóc. Także w naszej inicjatywie moim zdaniem jest siła, żeby cokolwiek można było w tej dziedzinie zrobić. Chciałam zapytać, czy Państwo mają jakieś pytanie? Mam nadzieję, że będzie to okazja do dyskusji, nic. Bo mamy też pedagogów tutaj na sali. Chyba nie. Chyba już wyczerpałyśmy tam. Wojtku. Tak. Ja nie wiem, czy tak w ten system ekspertów to musimy jakoś bardzo wierzyć, dlatego że po prostu eksperci nie są w żaden sposób zinstytucjonowani. Znaczy w tym sensie, że eksperci między sobą właściwie nie nawiązują w tej dziedzinie żadnego kontaktu. No więc tak, albo to zrobimy oddolnie, czyli po prostu będzie to jakaś inicjatywa nasza wspólna, tak naprawdę tylko kilka pojedynczych szkół i powiedzmy dwie akademie muzyczne w Polsce, to wiadomo, że nie mamy szans, ale jeżeli rzeczywiście będzie to głos środowiska muzycznego i on będzie bardzo wyraźnie wyrażony, to nie wiem nawet, czy nam jakaś instytucja, która będzie to podpierać, czy ona nam jest potrzebna, no jakby wszyscy jesteśmy reprezentantami jakiejś instytucji, więc wydaje mi się, że po prostu cała kwestia leży w tym, żeby ten głos był wystarczająco silny. No, z moich informacji wynika, że jest przy Centrum Edukacji Artystycznej, przy Departamencie taki zespół, który w jakiś sposób tam właśnie opracowuje jakieś plany, ale on jest dość nieliczny. Znaczy wiem, że tam kiedyś pan Paweł Skrzypek właśnie szefował temu, natomiast w tej chwili ten skład nie, nie, ale to ty mówisz o zespole, o tym takim doradczym. Takim doradczym, ale tak. To jest złożone z dyrektorów szkół, więc... Aha, z dyrektorów. Więc w tej chwili wydaje mi się, że zresztą przewodniczy temu akurat pani dyrektor ze szkoły na Rakowieckiej. Natomiast to nie jest środowisko, które jest jakby bardzo blisko z naszymi tymi problemami codziennymi, prawda, że ja nie mogę właśnie ucznia zwolnić z lekcji, no bo za moment będzie przekraczał jakąś tam ilość nieobecności, a my mamy jakąś, nie wiem, bardzo ważną próbę albo nagranie, albo audycję, no to my się po prostu z takimi rzeczami stykamy na co dzień. Natomiast wydaje mi się, że jakby żadna instytucja za nas tego nie zrobi, jeżeli no tutaj w naszym środowisku nie będzie tego takiego bardzo wyraźnego głosu, który po prostu uświadomi, bo czasami to nie jest nawet kwestia może jakiegoś przewalczenia systemu, który jest nie do przewalczenia, tylko w ogóle rozpoczęcia od tego, że trzeba pewne problemy uświadomić, no, licząc na to, że rzeczywiście będą osoby, które będą chciały to zrozumieć.
Ja myślę, że po tej konferencji spróbujemy takie wnioski sformułować, ponieważ myśmy też rozprowadzili taką ankietę wśród pedagogów, wśród uczniów i jutro na panelu dyskusyjnym adiunkt Szczepan Kończal przedstawi też wyniki tej ankiety. I wydaje mi się, że tutaj właśnie też z wykładów, z rozmów, z dyskusji uda się być może jakieś takie zebrać, prawda, najważniejsze wnioski, które podpiszemy w formie jakiegoś listu intencyjnego. Jest też właśnie nagranie wszystkich naszych tutaj wypowiedzi. Ja sobie też pomyślałam o tym, że właściwie niezależnie od tego, jaka jest specyfika tej pracy na co dzień, no bo ja też trochę mówiłam o tym, że powiedzmy ilość tych uczniów konkursowych akurat w szkole, w której ja pracuję, no być może też wymaga troszkę innych warunków pracy niż generalnie one ogólnie są w szkołach. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle chyba wszyscy pedagodzy powinniśmy dążyć do tego, żeby ten młody człowiek, który ma się bardzo wszechstronnie rozwijać, o którym oczywiście w przyszłości nic jeszcze nie decyduje, nie wiadomo, czy on będzie w przyszłości muzykiem, czy aktywnym, czy będzie pedagogiem, czy w ogóle będzie się tą dziedziną zajmował, ale zwyczajnie przy edukacji w szkole muzycznej ilość obowiązków, którymi jest obarczony, no właściwie ani nie pozwala mu się w sposób harmonijny rozwijać, w sposób taki, no nawet powiedziałabym w stabilizacji psychicznej. Mamy zresztą bardzo dużo przypadków ostatnio właśnie młodych ludzi, którzy no sięgają do jakichś bardzo radykalnych rozwiązań, bo sobie zwyczajnie nie radzą z tymi obciążeniami na co dzień. Także wydaje mi się, że to naprawdę w interesie no, nas wszystkich, czy przygotowujemy właśnie na konkurs, czy po prostu pracujemy sobie na co dzień z uczniami, czy właśnie spełniamy tą rolę w pierwszym stopniu, moim zdaniem najważniejszą, czyli właśnie umuzykalniającą, no naprawdę musimy o tego młodego człowieka dbać. Dobrze. Myślę, że zrobimy teraz krótką, 5-minutową przerwę i o godzinie 12 będzie wykład Piotra Różańskiego, doktora habilitowanego Piotra Dziękuję Różańskiego. Państwu. Dziękuję bardzo. Raz. Tu. Thank you.
Pedagogiczna zostanie poddana refleksji w odniesieniu do takich obszarów tematycznych jak dynamika relacji nauczyciel-uczeń, otoczenie rodzinne ucznia, uwarunkowania polskiego systemu szkolnictwa muzycznego, rola konkursów muzycznych, sposób funkcjonowania kultury muzycznej w Polsce, perspektywy zawodowe pianistów, absolwentów uczelni muzycznych, budowanie wszechstronności wykształcenia pianistycznego na przykładzie wybranych zagadnień edukacyjnych. Pierwszym i zarazem najważniejszym obszarem, do którego możemy odnieść w zasadzie całą resztę, jest w moim przekonaniu nasza relacja z uczniem. Stanowi ona punkt centralny, swoisty początek i koniec, a jej jakość zasadniczo wpływa na nasz dobrostan pedagogiczny, poczucie sensu naszej pracy, definiowanie sensu nauczania muzyki. Ów sens jest słowem kluczowym, gdyż odnosi się do realnych wartości, które zostają po spotkaniach mistrza z uczniem, często trwających przez wiele lat, tak w życiu ucznia, jak i pedagoga. Oczywiście sens jest także słowem bardzo pojemnym i wymykającym się jednoznacznej klasyfikacji. W każdej relacji tego typu będzie on oznaczał co innego. Myślę, że w dobie mocnego nastawienia na tak zwany sukces, zdecydowanie przenikającego także naszą grupę zawodową, czasami zapominamy o różnorodnych obliczach edukacji instrumentalnej, o jej heterogenicznych wartościach, o tym, że osiągnięcie sukcesu nie oznacza jedynie zdobycia nagrody na konkursie, czy też prowadzenia intensywnej kariery solistycznej. Dla niektórych naszych podopiecznych cel edukacji pianistycznej nie leży nawet w zawodowym funkcjonowaniu jako muzyk instrumentalista, czy mówiąc szerzej, w świecie muzycznym. Czy zadajemy sobie w związku z tym pytanie, czym dla nas jest sukces, co jest wartością, co przynosi spełnienie i satysfakcję? Czy wiemy, co dla naszych uczniów i studentów oznacza sformułowanie odnieść sukces? Czy nasze dążenia we wspólnej pracy są ze sobą zbieżne? I w końcu, czy nasza relacja opiera się na solidnych podstawach wzajemnej szczerości i zaufania, abyśmy mogli wspólnie określić jej sens? Odnosząc się do sfery psychologicznej w charakteryzowaniu wyzwań pedagogicznych, nie możemy pominąć elementu zasadniczego – emocji. Edukacja instrumentalna posiada szczególną dynamikę, nie tylko dlatego, że przebiega w trybie indywidualnym, choć bez wątpienia już sam ten fakt zdecydowanie zacieśnia naszą relację z uczniem w porównaniu do sytuacji prowadzenia zajęć zbiorowych. Przede wszystkim edukacja instrumentalna jest nierozerwalnie związana ze sferą głębokich emocji, zarówno u ucznia, jak i u nauczyciela. Oprócz budowania profesjonalnego warsztatu wykonawczego, kształcimy przecież umiejętność wyrażania emocji poprzez muzykę. Uwrażliwiamy uczniów na piękno muzycznej frazy, wspólnie odkrywamy i interpretacyjnie oddajemy charakter danego fragmentu, starając się znaleźć barwę dźwięku, która nie tylko jest adekwatna do kategorii ekspresji obecnej w opracowywanym dziele muzycznym, ale także jest tym najbardziej osobistym, intymnym nośnikiem wyrazu artystycznego, czymś, co wyróżnia grającego, czymś, co świadczy o jego indywidualności, niepowtarzalności. Cieszymy się, kiedy nasz uczeń otwiera się na muzykę, to znaczy odnajduje klucz do odczytania treści muzycznych w zgodzie z ich ideowym założeniem, ale także w zgodzie z własną wrażliwością i wyobraźnią muzyczną. Podkreślamy wtedy naturalność gry, harmonię poszczególnych jej elementów, zwracamy uwagę na autentyczność wykonania. Szanowni Państwo, no nie da się uczyć gry na instrumencie bez pogłębionej pracy nad emocjami, zarówno u ucznia, jak i u nas nauczycieli. Osobowość, emocjonalność, ekspresja ucznia jest w jaskrawy sposób widoczna w procesie dydaktycznym. Ów proces z jednej strony może być holistycznie pojętą szansą na pozytywne poszerzenie spektrum emocjonalnego naszych podopiecznych, na rozwój ich świadomości i inteligencji emocjonalnej, w końcu szansą na lepsze zrozumienie samego siebie. Z drugiej strony my, pedagodzy, gry na instrumencie, stoimy przed szczególnym niebezpieczeństwem stłamszenia emocji ucznia, nierozpoznania ich w odpowiedni sposób, co może doprowadzić do pojawienia się bądź intensyfikacji kiełkujących już problemów psychologicznych. Nasze emocje w relacji z podopiecznym są równie istotne. Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za rozwój młodego człowieka, zazwyczaj obarczonymi dosyć jednak dużą presją. Amplituda naszych emocji często sięga od euforii po stany, można by rzec, depresyjne. Naturalnie pedagog chciałby osiągać szybkie i skuteczne efekty dydaktyczne, życzyłby sobie
samych zdolnych, utalentowanych uczniów. Oczywiście, jeśli tak się dzieje, to praca może mu dawać ogromne poczucia szczęścia czy satysfakcji. Ale przecież nawet w pracy z uczniem wybitnie utalentowanym, nie wspominając już o uczniach mniej zdolnych, nie obce są nauczycielowi momenty frustracji, złości na ucznia, który nie spełnia naszych oczekiwań, a nierzadko, biorąc pod uwagę swoiste ciśnienie ze strony otoczenia, wytwarzane między innymi przez środowisko domowe ucznia, atmosferę w miejscu pracy, czy też innego typu uwarunkowania systemu edukacji, pedagog czuje się bezradny i zawodowo wypalony. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego rodzaju presji, oczekiwania rzeczy niemożliwych, swoistego cudotwórstwa. W takiej sytuacji każde niepowodzenie ucznia nauczyciel zaczyna odbierać osobiście. Nie zawsze potrafi się zdystansować, a niekiedy przestaje nawet widzieć sens swojej aktywności zawodowej. W moim przekonaniu sfera odczytywania, świadomego rozumienia i odpowiedniego okazywania wzajemnych emocji w relacji pedagog-uczeń jest więc obok aspektu merytorycznego związanego z nauką umiejętności praktycznych jednym z najważniejszych czynników decydujących o wartościowym charakterze procesu kształcenia, czyli takim charakterze, w którym komfort relacji pozwala na nadanie jej sensu, owocu naszej współpracy. Realny kształt tej relacji oczywiście nie w pełni, ale w dużym procencie zależy od nas pedagogów, od naszej inteligencji emocjonalnej i elastyczności dydaktycznej, od dobrego kontaktu, który mamy sami ze sobą. Ten stan nazwałbym szeroko pojętą czujnością w pracy pedagogicznej. Oczywiście nikt z nas nie jest chodzącym ideałem, a problemów emocjonalnych w relacji z uczniem chyba każdy pedagog doświadczył. Natomiast myślę, że ciężej jest nam wybaczyć swoistą obojętność, brak zaangażowania czy nieumiejętność konstruktywnego wyciągania wniosków z poszczególnych trudnych sytuacji. Niewątpliwie całe życie powinniśmy się rozwijać, poszerzać nasz warsztat psychologiczny, starając się coraz lepiej rozumieć nie tylko uczniów, ale i siebie, co naturalnie nie jest rzeczą prostą. Liczne badania, między innymi raporty o stanie szkolnictwa muzycznego, które powstały kilka lat temu, pokazują, że osoba mistrza w zasadzie na każdym etapie edukacji muzycznej ma kluczowy wpływ na rozwój osobowości naszych podopiecznych, nie tylko w aspekcie artystycznym. Nauczyciel jest mentorem, jest autorytetem wpływającym na system wartości wyznawane przez naszych uczniów, na ich samoocenę i określanie swojego miejsca w świecie. Powinien być towarzyszem na dobre i na złe w sytuacjach pozytywnych, ale także w tych trudnych, gdy uczeń nie jest w stanie przekroczyć jakichś własnych ograniczeń, gdy odczuwa poczucie porażki, gdy przeżywa niezwiązane z nauką gry na instrumencie problemy osobiste, które oczywiście przekładają się na tą specyficzną pracę przy instrumencie. Idąc dalej tropem dynamiki nauczycielskich emocji, należałoby się zastanowić nad kontekstem systemowym, w którym funkcjonujemy jako pedagodzy fortepianu w Polsce, ucząc w publicznych szkołach i uczelniach muzycznych. Ten istniejący od dziesięcioleci system, skupiony na wysoce profesjonalnym, zawodowym kształceniu instrumentalnym, stał się w zasadzie dobrem narodowym naszej kultury i wzbudza uzasadniony w moim przekonaniu podziw oraz wywołuje zazdrość wśród muzyków za granicą. Poprzez swoją fachowość i szeroką dostępność stanowi swoisty ewenement na mapie europejskiej czy na przykład amerykańskiej edukacji artystycznej, z jednej strony mniej sformalizowanej, ale z drugiej bardzo kosztownej. W Polsce uczeń jest w stanie uzyskać pełną edukację muzyczną bez większego wkładu finansowego, nie tylko tę instrumentalną, ale także teoretyczną, co oczywiście znacząco poszerza jego horyzonty w zakresie sztuki muzycznej. Szkoły muzyczne podlegające dość ścisłym rygorom programowym mają w założeniu szlifować talenty, których przyszłość powinna wiązać się z estradą koncertową, a my nauczyciele winni jesteśmy ów szlif zaplanować i w jakiś sposób przeprowadzić. Tylko czy rzeczywistość, szczególnie ta współczesna, spotyka się tutaj z ideałami? Czy i w jakim stopniu jesteśmy w stanie im sprostać? A może poprzeczka ustawiona jest jednak zbyt wysoko? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak jak ciężko znaleźć jedną receptę na efektywne nauczanie. Warto jednak poddać refleksji rolę, cel i szerokie znaczenie polskiej szkoły muzycznej. I tu można zaprezentować kolejną porcję pytań. Czy jej profesjonalizm wyklucza elastyczność? Jakie są długofalowe wpływy prezentowanych w niej wartości edukacyjnych na los absolwentów oraz szeroko pojęte funkcjonowanie życia muzycznego
w społeczeństwie? Jakie są jej niewątpliwe zalety, a gdzie szukać mankamentów i słabości systemu? W ostatnich latach dużo emocji w polskim środowisku muzycznym wzbudziły z jednej strony próby reformy tego typu placówek edukacyjnych, niektóre z nich wdrażały innowacyjne, pilotażowe programy nauczania, a z drugiej opozycyjne w charakterze dążenie do zachowania ich zawodowego charakteru, wysokich wymagań programowych i tradycyjnych form ewaluacji. Nauczyciel fortepianu, jak zwykle zresztą, stał tutaj po środku, zobowiązany do realizacji przyjętych odgórnie rekomendacji edukacyjnych, zadając sobie jednocześnie szereg pytań. Czy szkoła muzyczna pierwszego stopnia, tutaj nawiążę do wypowiedzi pani profesor, jako ta, w której zaczyna się przygoda z muzyką, powinna być miejscem kształcenia zawodowego, czy może pełni ona jednak głównie rolę umuzykalniającą? Czy kształcenie zawodowe powinno być bezwzględnym drogowskazem dla działań dydaktycznych szkoły muzycznej drugiego stopnia? Z mojego osobistego punktu widzenia, w sensie ideowym, ale także biorąc pod uwagę aktualną sytuację w szkolnictwie, pożądane byłoby realizowanie w ich obrębie różnorodnych dróg kształcenia. Powinna być zarówno miejscem edukacji wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, jak i przestrzenią, która w profesjonalny sposób uwrażliwia na piękno muzyki, kodując młodym człowieku potrzebę przyszłego intensywnego kontaktu z tą sztuką, zarówno w charakterze świadomego odbiorcy, melomana, ale też na przykład muzyka niezawodowego, grającego jedynie dla własnej przyjemności. Rozumiem konieczność ujednolicania wymagań edukacyjnych i sprawdzania ich realizacji w systemie szkół publicznych o wysokich kosztach utrzymania, bo to też trzeba dodać. Jednakże myślę, że zdecydowanie większa elastyczność z oczywistym zachowaniem jakiegoś minimum programowego z pewnością uzdrowiłaby sytuację ucznia i położenie nauczyciela, który tegoż ucznia zna najlepiej i dobrze wie, jaki jest ogólny cel, ów sens jego edukacji instrumentalnej, na co położyć w niej nacisk, czego w danym momencie wymagać, jak ją planować. Ustandaryzowany proces ewaluacji wymyka się ściśle z indywidualizowanej formule edukacyjnej, jaką jest nauka gry na instrumencie. Nie dostrzegam kolizji między kształceniem wybitnie zdolnego młodego pianisty, pełnego pasji i chęci do ćwiczenia, mającego świetne predyspozycje psychofizyczne, a kształceniem dziecka, dla którego szkoła muzyczna jest jedynie jakimś etapem w szeroko pojętym rozwoju osobistym i które powinno ten etap zapamiętać niezwykle pozytywnie, o czym za chwilę. Wspomniana elastyczność powinna dotykać nie tylko systemu, ale także podejścia nauczyciela i jego mentalności. Myślę, że szczęśliwy i spełniony pedagog z dużym prawdopodobieństwem wychowa szczęśliwego i spełnionego ucznia, natomiast obawiam się, że tego typu sytuacja niestety nie stanowi codzienności w naszym środowisku. Wielu nauczycieli żyje, często myślę nieświadomie, w przeświadczeniu, że miernikiem sukcesu pedagogicznego jest jedynie nagroda ucznia na konkursie, czy też prowadzenie przez niego w przyszłości kariery solistycznej. No myślę, że ten sposób myślenia intensyfikuje się w przypadku naszego środowiska pianistycznego, biorąc pod uwagę solistyczną specyfikę naszego instrumentu. Można zadać sobie pytanie, czy takie podejście jest wynikiem własnego przekonania, czy też owocem panującej wokół szkolnictwa muzycznego aury. Myślę, że swoista erupcja konkursów muzycznych, w tym pianistycznych dla dzieci i młodzieży, którą dostrzegamy w ostatnich latach, może mieć pewien związek z tworzeniem wspomnianej aury i jednoczesnym budowaniem takich, a nie innych postaw u pedagogów. Z jednej strony konkursy są znakomitym motywatorem dla zainteresowanych uczniów. Zachęcają do wytężonej, dobrze zaplanowanej pracy, dają poczucie krótkoterminowego celu i sensu ich działań, stanowiąc także doskonałe pole wymiany doświadczeń dla pedagogów i jurorów. Tu myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Inną sprawą jest fakt, że w moim przekonaniu stały się one, biorąc pod uwagę ich ilość, formą zwyczajnego, w cudzysłowie, występu publicznego, festiwalu, zastępując koncerty czy audycje, w czym zasadniczo nie byłoby nic złego z wyłączeniem etapu uzyskania nagrody bądź odniesienia porażki. Chcąc być uczciwym, warto wspomnieć o konkursach, które na przykład w najmłodszych grupach wiekowych, mówię tutaj o pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej, przyznają wyróżnienia wszystkim uczestnikom, co uważam za jak najbardziej zasadne. No ten pewien wyrok odniesienia sukcesu bądź porażki często zostaje na długo w umyśle i psychice dziecka lub nastolatka. Pedagog ma więc niełatwą rolę
odnalezienia się w tej konkursowej rzeczywistości, determinującej życie artystyczne w szkołach, także na uczelniach, lecz w mniejszym stopniu, gdyż współpracuje się tam z dorosłymi studentami, biorącymi zdecydowanie większą odpowiedzialność za kształt własnego rozwoju, też podejmującymi więcej niezależnych decyzji. Pedagog musi umieć znaleźć odpowiedni balans między chęcią zmotywowania ucznia, a jego możliwościami instrumentalnymi i predyspozycjami psychicznymi. Wszak to on sam zostaje z koniecznością konstruktywnego towarzyszenia uczniowi w odnoszeniu sukcesu, jak i w sytuacji przeżywania porażki. Nie bez przyczyny powiedziałam o sukcesie, bowiem euforia, którą wywołuje, często potrafi zawrócić w głowie nie tylko uczniowi, ale także na przykład jego najbliższemu otoczeniu, rodzinie. Tutaj nawiążę do wypowiedzi pana profesora. Rodzice dziecka stają się niekiedy oszołomieni jego nagrodą na niewielkim nawet konkursie, uważając, że z pewnością kolejnym konkursem, który wygra ich pociecha, będzie konkurs chopinowski. No, bardzo często nie mają oni rozeznania w świecie muzycznym, nie rozumieją dobrze specyfiki tej dziedziny artystycznej, podnosząc swoje ego rodzicielskie kosztem młodego pianisty. Można by przytaczać wiele przykładów swoistego terroryzowania nauczycieli przez nadmiernie ambitnych rodziców, zarzucających ich informacjami o konkursach, a wręcz niekiedy ingerujących w dobór repertuaru, odbierających każdą próbę wyznaczania granic jako niekompetencje, niechęć do ucznia, brak zaangażowania w pracę dydaktyczną. Wytrzymanie ze spokojem tego rodzaju ciśnienia, unikając jednocześnie dla dobra dziecka otwartego konfliktu, stanowi dla nauczyciela nie lada wyzwanie i jest z pewnością doświadczeniem wielu współcześnie uczących pedagogów. Zachowanie rodziców, a nieraz także dojrzałych już uczniów i studentów, wpisuje się w szerszy trend braku szacunku dla szkoły. To jest bardzo wyraźne dzisiaj. Braku szacunku dla nauczycieli, dla specjalistów, dla znawców, dla ekspertów. To jest trend mocno rozpowszechniony. Autorytet nauczyciela bywa często podważany. Panuje przekonanie, iż biorąc w cudzysłowie, sam wiem wszystko najlepiej i niepotrzebne mi są żadne rady, a pedagoga traktuje czysto instrumentalnie, nawet nie w charakterze partnera do dyskusji, od którego mógłbym się jednak czegoś nauczyć, ale jak pionek, środek do uzyskania jasno skrystalizowanego celu. Pedagog musi zdecydowanie pracować nad poczuciem własnej wartości, stykając się z tego rodzaju roszczeniową postawą, bez względu na to, jak bardzo zdolny nie byłby uczeń, który lub którego rodzice ją prezentują. Oczywiście, by być uczciwym, w wielu przypadkach rodzice bardzo wspierają nauczyciela, ułatwiając mu jego zadanie i niekiedy nawet stają w kontrze do bardzo ambitnego w kontekście udziału w konkursach ucznia, który niestety nie posiada odpowiednich umiejętności i predyspozycji. Tak też często się zdarza, jakby tutaj ambicja personalna nie znajduje ujścia w predyspozycjach. Wewnętrzna gotowość do konfrontacji z różnorodnym podejściem wychowawczym, zróżnicowanymi osobowościami uczniów i studentów jest nieodzownym elementem naszej codziennej pracy. Kontynuując temat konkursów, należałoby dostrzec, że nadmierna częstotliwość udziału w tych wydarzeniach w wieku dziecięcym związana jest często z późniejszymi problemami adaptacyjnymi ucznia w momencie przejścia do szkoły drugiego stopnia, bowiem po pierwsze konkursów jest jednak trochę mniej, a po drugie ich poziom wzrasta, a wymagania repertuarowe się poszerzają. Uczeń przyzwyczajony do zdobywania jakiejś nagrody co miesiąc, często grając ten sam program przez cały rok na przykład, nagle jest dezorientowany, bo samo przygotowanie skomplikowanego, wieloetapowego programu konkursowego zajmuje dwa razy tyle czasu i nie jest on w stanie sprostać swoim ambicjom, tracąc niekiedy w ogóle zainteresowanie grą, w którą trzeba włożyć jednak więcej wysiłku i cierpliwości. Sytuacja powtarza się na wyższym poziomie, gdy osoby o dużych osiągnięciach konkursowych w okresie szkolnym czy nawet studenckim nie są do końca w stanie odnaleźć się w zawodzie muzyka w dorosłym życiu. Po zakończeniu edukacji szkolnej bądź akademickiej bardzo szybko przeżywają konfrontację z rzeczywistością i dostrzegając olbrzymią konkurencję oraz pewnego rodzaju przesyt rynku muzycznego popadają w stan poważnej frustracji. Jak wiadomo, niewielka tylko część kształconych będzie w swojej działalności wykonawczej, jeśli taką profesję realnie wybierze, zajmowała się jedynie grą solistyczną.
Większość absolwentów uczelni muzycznych realizuje się artystycznie w rozmaitych zespołach instrumentalnych. Są to członkowie orkiestr czy pianiści kameraliści, a także wiele osób prowadzi działalność dydaktyczną oraz organizacyjną związaną z animacją życia muzycznego. Osoba wybierająca ścieżkę zawodowego muzyka musi zdawać sobie sprawę z powyższych perspektyw i rolą nauczyciela szkolnego i akademickiego jest jej odpowiednie uświadomienie w tym względzie, wskazując uczciwie, ale też pozytywnie na wszystkie możliwości zawodowe i co ważne, podkreślając ich równorzędną wartość w kontekście satysfakcji z wykonywanej profesji. Pedagog powinien też być doradcą w procesie świadomego wyboru najlepszej dla ucznia czy studenta drogi życiowej. Ale by tego dokonać, musi on nieco zdystansować się od wciąż dominującego w naszym szkolnictwie sposobu myślenia o edukacji muzycznej, nadmiernie w moim przekonaniu faworyzującego solistyczne laury konkursowe. Wartość pedagoga często mierzona jest ilością nagród konkursowych jego uczniów, które oczywiście są godne podziwu, natomiast nie są wszak jedynym i ostatecznym celem edukacji artystycznej, ani jedynym wyznacznikiem poziomu pracy pedagoga. Głęboko wierzę, że przesłanie kształcenia muzycznego jest dużo szersze, a pedagogika instrumentalna, w tym wyzwania dydaktyczne, bardziej złożone. Jeżeli chcemy już jakkolwiek mierzyć wyniki tej jakże specyficznej pracy pedagogicznej, zastanówmy się, na przykład, jak porównać sytuację wybitnie zdolnego laureata kilkudziesięciu konkursów pianistycznych, który po kilku latach od ukończenia studiów nie pracuje już w zawodzie muzyka, z doświadczeniem osoby, która z różnych przyczyn nie odniosła wielu sukcesów konkursowych i po systematycznej, harmonijnej, ale nie najłatwiejszej dla niej edukacji pianistycznej, spełnia się jako pianista kameralista, na przykład współpracując z satysfakcją z wokalistami. Czy naprawdę da się w takim przypadku realnie zmierzyć wartość pracy pedagogicznej? A co w sytuacji dobrej, owocnej, wieloletniej pracy z osobą, która ostatecznie wybiera karierę na przykład lekarską, pozostając uświadomionym melomanem współtworzącym życie kulturalne w naszym kraju? Szanowni Państwo, czy nie wpadamy w pułapkę zbyt krótkofalowego i krótkowzrocznego myślenia o edukacji muzycznej? Czy dogłębnie analizujemy losy absolwentów szkół? Co robią? Czy pracują w zawodzie muzyka? Czy wybrali inną profesję? Czy kochają muzykę i biorą częsty udział w życiu muzycznym społeczeństwa? Czy chodzą do opery, do filharmonii? Czy dotują finansowo wydarzenia artystyczne? Czy je współorganizują? Nie mówię o tym bez przyczyny, gdyż w moim przekonaniu naszą pracę pedagogiczną i myśląc szerzej cały system edukacji artystycznej należałoby rozpatrywać w całościowym kontekście funkcjonowania muzyki w życiu społecznym. Sytuacją idealną byłoby osiągnięcie harmonijnej proporcji między zawodowymi muzykami a melomanami, których dążenia wzajemnie się uzupełniają. Sztuka nie istnieje bez odbiorcy, a w naszym interesie leży dbałość o to, by ów meloman był choć trochę uświadomiony, wykształcony, potrafiący zrozumieć muzykę w stopniu nieco wyższym niż podstawowy. Analizując polskie życie muzyczne, z przykrością muszę stwierdzić, że wspomniana wyżej proporcja pozostaje niestety dość mocno zaburzona, koncentrując życie muzyczne raczej wokół dwóch przeciwległych biegunów. Na przykład w krajach zachodnich, które nie dysponują tak wysokim poziomem profesjonalnego kształcenia muzycznego w okresie szkolnym, zaskakuje ilość melomanów zapełniających liczne sale koncertowe, zarówno w dużych miastach, jak i, co warto dodać, na prowincji. Są oni nie tylko świadomymi odbiorcami sensu stricto, ale również kompetentnymi animatorami życia muzycznego. Liczba festiwali organizowanych i finansowanych dzięki inicjatywom lokalnych społeczności robi wrażenie. Sztuka staje się wtedy czymś namacalnym, czymś dostępnym, istotną częścią życia codziennego. Zjawiskiem powszechnym wśród miłośników muzyki w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech jest muzykowanie amatorskie, nurt zupełnie zapomniany i prawie nieobecny w dzisiejszej Polsce. A nie zapominajmy, że podstawowa choćby umiejętność gry na instrumencie wpływa niezwykle pozytywnie na chęć aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym, pogłębiając jednocześnie świadomy kontakt z dziełem artystycznym i jego wykonawcą. Często słyszymy
wśród polskich muzyków zawodowych głosy, że nie chcą grać tylko dla siebie, w domyśle dla naszego środowiska, że potrzeba wyjścia na zewnątrz. No ale gdy to się dzieje, bywają niekiedy zszokowani brakiem muzycznej ogłady wśród rodaków, a chęć zaprezentowania nieco bardziej skomplikowanego programu recitalowego, obejmującego na przykład dzieła współczesne, czy chęć zaprezentowania dużych form kameralnych napotyka na przysłowiową ścianę, która niestety nie bierze się znikąd. Stojący w opozycji do profesjonalisty odbiorca nieumuzykalniony, który nie posiada choćby minimalnej wiedzy z zakresu historii stylów muzycznych, pozostaje bierny wobec dzieł o nieco ambitniejszym charakterze, wymagających intelektualnego przygotowania albo przynajmniej, mówiąc kolokwialnie, zwyczajnego osłuchania. Nawet najbardziej intensywne starania wykonawcy pozostają więc w tym przypadku bezcelowe, ponieważ sztuka muzyczna jest w wybitny sposób związana z ideą interakcji między artystą a odbiorcą w kształtowaniu recepcji dzieła. Innym problemem, na który narzekają zawodowi muzycy, jest niewystarczająca, niesatysfakcjonująca ich ilość występów publicznych. Jeżeli ktoś poświęca wiele lat swojej edukacji na przygotowanie się do działalności estradowej i dodatkowo jest kształcony w przekonaniu, że osiągnie sukces i spełnienie tylko wtedy, gdy nieustannie będzie grać solowe recitale, no może się poważnie sfrustrować, stając naprzeciw realiów życia muzycznego, w tym naszych polskich realiów. Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie kultury w Polsce opiera się w przeważającej większości na dotacjach państwowych. Zarówno duże instytucje kultury, jak i niewielkie stowarzyszenia, dodajmy zakładane i prowadzone bardzo często przez zawodowych muzyków, którzy szukają możliwości koncertowania, prześcigają się w zdobywaniu funduszy na prowadzenie działalności kulturalnej, co z jednej strony ma swoje wielkie zalety i daje spore możliwości, pod warunkiem dodatkowego posiadania innych niż artystyczne kompetencji w logice pisania wniosków, przeprowadzania i rozliczania projektów. Ale myślę, że ten trend jednocześnie niesie za sobą pewnego rodzaju zagrożenia. Ciężko bowiem długofalowo planować projekty artystyczne czy organizować codzienną pracę stowarzyszenia, fundacji, która te projekty przeprowadza, w systemie dotacji rocznej, a nawet trzyletniej. Praca organizacyjna wykonywana często charytatywnie przez muzyków, których nikt w cyklu edukacji do niej dogłębnie nie przygotowuje, wymaga na pewnym etapie profesjonalnej pomocy osób, którym trzeba za to zapłacić, których trzeba zatrudnić. Specjaliści w większości przypadków przedłożą dobrze płatną, przede wszystkim stałą umowę o pracę w jakiejś korporacji z tak zwanymi benefitami nad okresowe zlecenie związane z czasochłonną i często nieograniczoną godzinami pracy, koordynacją projektu artystycznego, w dodatku z mocno wątpliwym prawdopodobieństwem jego powtórzenia w kolejnym roku. Brak szeroko zakrojonego wsparcia ze strony sektora prywatnego, dużo bardziej intensywnego, na przykład w krajach zachodnich, poważnie rzutuje na funkcjonowanie polskiej kultury muzycznej w wielu jej obszarach i nie mam tutaj na myśli tego najbardziej spektakularnego jej oblicza w postaci wspomnianego konkursu chopinowskiego czy innych międzynarodowych festiwali z wieloletnią tradycją, a raczej kieruję moje spostrzeżenie do wydarzeń o mniejszej randze, wliczających się w to bardziej codzienne życie artystyczne skupione wokół lokalnych społeczności. Inwestycja prywatnych pieniędzy w kulturę nie bierze się jednak z powietrza. Osoba sponsorująca imprezę muzyczną bez względu na formę wsparcia, czy to w postaci znaczącej darowizny, czy po prostu poprzez kupienie biletu na koncert, musi odczuwać wewnętrzną potrzebę przeznaczenia pieniędzy na ten cel. Musi albo sama kochać muzykę i czuć chęć intensywnego kontaktu z nią, albo co najmniej czuć respekt dla tej sztuki i doceniać jej znaczenie w życiu społecznym, szanując przy okazji pracę artystów. Im bardziej ktoś będzie rozumiał muzykę, im będzie ona dla niego ważniejsza, tym chętniej i hojniej ją wesprze. I tym właśnie wyrabianiem swoistego obycia w sztuce powinna zajmować się edukacja, zaraz obok kształcenia przyszłych zawodowych muzyków. W głębokim interesie naszego środowiska powinno leżeć realne wspieranie rozwoju uświadomionych melomanów, którzy staną się przyszłymi mecenasami kultury i dzięki którym nasi wybitnie utalentowani uczniowie będą mogli z satysfakcją i należytą finansową gratyfikacją realizować się artystycznie. Zawodowe i wysoce ambitne ideały naszego systemu szkolnictwa muzycznego powinny iść moim zdaniem w parze z szerszym, bardziej holistycznym patrzeniem na edukację artystyczną i jej rolę w kształtowaniu postaw społecznych. Profesjonalne edukowanie jednostek wybitnych,
kształconych w perspektywie zawodowej nie wyklucza przecież równie profesjonalnego towarzyszenia jednostkom mniej uzdolnionym w procesie nabywania przez nie kompetencji do przyszłego niezawodowego obcowania z muzyką. Rzeczywistość pokazuje, że dla wielu uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia nauka muzyki to jedynie krótki epizod w ich życiu, który jednak powinien być przez nich ciepło wspominany. Powinni oni doświadczyć piękna tej sztuki, przyjemności obcowania z nią, jednocześnie rozwijając szereg umiejętności, które pomogą im w dalszym niemuzycznym kształceniu. Tutaj należy dostrzec pozytywny wpływ edukacji instrumentalnej na rozwój intelektualny, o tym pani profesor też wspomniała, ale także rozwój takich wartości jak systematyczność, cierpliwość, konsekwencja czy dobra organizacja czasu. Szkoła średnia posiada siłą rzeczy dużo bardziej zawodową perspektywę, choć też wielu uczniów, nawet tych, którzy zaczynali w niej naukę jako cudowne dzieci, nie podejmuje studiów na uczelniach muzycznych. Niekiedy słabsi w sensie artystycznym uczniowie bywają wykluczani przez rówieśników czy nauczycieli jako ci gorsi, nie przynoszący szkole sukcesu, laurów konkursowych, co niestety głęboko i dobitnie zostaje w ich pamięci, przesłaniając często pozytywne doświadczenia edukacyjne. Kiedyś usłyszałam dość zastanawiający pogląd o tym, że państwa polskiego nie stać na profesjonalne kształcenie melomanów w publicznych szkołach muzycznych. A ja postawię sprawę nieco inaczej. Czy państwo stać na kształcenie muzyczne osoby, która po 6 bądź 12 latach nauki czuje głęboką niechęć do muzyki, lecząc poważne traumy edukacyjne? Osoby, która nigdy w życiu nie pójdzie już na koncert, nie dołoży ani złotówki do wspólnej muzycznej kasy. Osoby, która stała się pewnego rodzaju ofiarą źle pojętego elitaryzmu, czując, że nie sprostała w zasadzie niczyim wymaganiom. Myślę, że odpowiedź jest tutaj jednoznaczna. Powinniśmy unikać takich sytuacji jak ognia, ponieważ absolutnie nie leżą one w szeroko rozumianym interesie naszej grupy zawodowej, dodatkowo pokazując w jaskrawy sposób mankamenty naszej mentalności. Nie możemy rozpatrywać współczesnych wyzwań pedagogicznych bez wgłębienia się także w szerszy kontekst społeczny, w jakim funkcjonują nasi uczniowie. Świat bowiem wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze 15 czy 20 lat temu. I siłą rzeczy dynamika zmieniającej się szybko rzeczywistości realnie wpływa na kształt edukacji muzycznej i tym samym dotyka naszej codziennej pracy. Dla wielu naszych podopiecznych gra na instrumencie jest jedną z wielu aktywności, które podejmują po obowiązkowych zajęciach ogólnokształcących. Sport, nauka języków obcych, dodatkowe lekcje z innych przedmiotów szczelnie wypełniają im czas. Z jednej strony dobrze wiemy, że wielogodzinna praca przy instrumencie stanowi warunek sine qua non osiągania postępów w grze. Bez poświęcania muzyce czasu ciężko skutecznie przekraczać kolejne etapy edukacyjne. Z drugiej jednak strony trudno się dziwić rodzicom wielozadaniowych uczniów, którzy chcą wyposażyć dziecko we wszechstronne umiejętności, by po prostu ułatwić mu start w dorosłe życie. Dziś bowiem na rynku pracy w cenie jest tak zwane multitasking, interdyscyplinarność, którą nawiasem mówiąc uprzywilejowuje obecny system parametryzacji uczelni, w tym artystycznych jesteśmy teraz u progu parametryzacji, więc warto też na to zwrócić uwagę, łączenie różnych dziedzin w obrębie muzyki. Trudno więc wymagać z punktu widzenia pedagoga takiego bezwzględnego oddania się sztuce muzycznej, nawet w przypadku bardzo uzdolnionego dziecka, szczególnie na podstawowym etapie kształcenia. Pierwsze lata edukacji są momentem krystalizowania się wielu różnych talentów, zainteresowań i może się okazać, że dziecko, które nawet odnosi duże sukcesy w grze na instrumencie, wybierze jednak dla siebie inną drogę na dalszym etapie kształcenia. I my jako pedagodzy musimy być na to wewnętrznie, psychologicznie przygotowani. Przewodnią ideą pedagogiczną na etapie szkoły pierwszego stopnia powinna być świadome i adekwatne do sytuacji balansowanie między dynamiką bardziej intensywnego kształcenia zawodowego, a nakierowywaniem edukacji na tory umuzykalniające, bez wytwarzania nieskutecznego, kontrproduktywnego ciśnienia ze strony trudnych do realizacji wymagań edukacyjnych. Nauczyciel musi rozumieć uwarunkowania życiowe i osobowościowe ucznia, dostosowując metody pracy i nadając sens tej jednostkowej, indywidualnej sytuacji dydaktycznej. Pod warunkiem, że posiada on systemową przestrzeń i realną możliwość podejmowania niezależnych decyzji. Uczęszczanie do szkoły muzycznej drugiego stopnia powinno być wynikiem znaczącego zainteresowania muzyką ze strony ucznia, więc teoretycznie
jest nam łatwiej więcej wymagać i nadawać edukacji muzycznej bardziej zawodowy kształt. Natomiast musimy często mierzyć się z innego typu problemami. Uczniowie są maksymalnie przeciążeni ilością zajęć ogólnokształcących. Podstawa programowa pęka w szwach, a z roku na rok jest niestety coraz gorzej, gdy chodzi o dobrostan psychiczny naszych podopiecznych. Tutaj potwierdzam to, co pani profesor Ławrenowicz mówiła. W Krakowskim Liceum Muzycznym też sytuacja jest bardzo trudna po pandemii. Nastroje depresyjne i nawet gorsze rzeczy, także warto na to zwrócić uwagę. Trudności wieku dojrzewania nachodzą niekiedy na trudności w relacjach domowych czy w środowisku rówieśniczym, co może skutkować poważnymi zaburzeniami psychicznymi, na które my, pedagodzy gry na instrumencie, musimy być szczególnie przygotowani. Nie tylko dlatego, że w pracy przy instrumencie bardzo często widać początki, symptomy problemów emocjonalnych, które powinniśmy umieć odczytać, ale także z powodu formuły naszych zajęć dydaktycznych w postaci zajęć indywidualnych. Po prostu jest to inna forma kontaktu. Pedagog instrumentu głównego jest często pierwszą osobą, która dowiaduje się o sytuacji ucznia i musi wykazać się dużymi zdolnościami natury psychologicznej, by temu uczniowi być w stanie pomóc, przynajmniej w pewnym zakresie, w którym jest w stanie to zrobić. Nieraz pod warunkiem dobrej relacji, którą mamy z naszym podopiecznym, spotkania przy instrumencie stanowić mogą formę terapii, dającej narzędzia do lepszego zrozumienia samego siebie, swoich mechanizmów emocjonalnych, a także do przezwyciężenia ograniczeń i blokad psychofizycznych. Uczeń, pracując nad interpretacją muzyczną, odkrywa w sobie nowe pokłady emocji, uczy się je komunikatywnie wyrażać, pracować nad nimi, panować też nad nimi, odpowiednio nimi zarządzać. Dochodzi do swojej sfery emocjonalnej w sposób niewerbalny, co często według wielu badań psychologicznych przynosi bardzo dobre rezultaty. Warto wspomnieć o takim trendzie na przykład leczenia głębokich traum poprzez ruch, poprzez sport, nie właśnie poprzez psychoterapię. Psychoterapia jest w pewnym momencie dopiero dochodzi, ale ta początkowa konfrontacja z traumą jest na poziomie napięcia cielesnego. Jednocześnie źle prowadzona edukacja instrumentalna może stanowić źródło kolejnej traumy, niestety, powiedzmy sobie to szczerze, skutkującej wieloletnią niechęcią do wykonywania muzyki, a nawet do biernego uczestnictwa w życiu muzycznym. Nasza czujność, świadomość sytuacji, z którą mamy do czynienia, jest moim zdaniem kluczem do pozytywnej, efektywnej edukacji. Innym wyzwaniem pedagogicznym, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest doradztwo w zakresie wyboru drogi zawodowej, o tym też już troszkę wspomniałam wcześniej. Zarówno w końcowych klasach ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia, bo tutaj mamy sytuację, że uczniowie wybierają kierunki studiów, w sytuacji szkoły muzycznej są to często też dorośli ludzie, już studenci. Wtedy musimy pomóc uczniowi w sensowny sposób dokonać tego wyboru, zgodnie z jego predyspozycjami, zachowując, co warto podkreślić, uczciwość i realny ogląd sytuacji. Ale także doradztwo występuje w pracy ze studentami, by na kolejnym poziomie wtajemniczenia odkryć, co tak naprawdę jest ich pasją w świecie muzyki, by pokazać im, jak spełniać się w zawodzie muzyka, jakie są możliwości na rynku pracy, jak o nie zadbać. Tu wracam do konieczności holistycznego spojrzenia na zawód muzyka, pianisty w naszym przypadku, unikając, kolokwialnie mówiąc, wtłaczania jedynej słusznej wizji takiej czy innej przyszłej kariery. Wspomniana wcześniej wielozadaniowość dotyka w okresie studenckim kilku sfer. Mamy stosunkowo dużą liczbę studentów uczelni artystycznych, którzy realizują się w wielu także pozamuzycznych dziedzinach, studiując równocześnie inne kierunki. Ten trend będzie wzrastał, szczególnie w dobie pandemii, która niestety pokazała, że owocne życie jedynie z działalności artystycznej, koncertowej może szybko się zakończyć. Nie myślimy o tym na co dzień, ale nawet jakaś poważniejsza kontuzja może spowodować konieczność przedefiniowania swojej aktywności zawodowej. Wszak muzycy instrumentaliści pracują przecież fizycznie. Nie możemy więc winić studentów za chęć łączenia wielu dziedzin i co za tym idzie poszerzania perspektyw zawodowych, szczególnie w sytuacji specjalności bardzo niszowych, dających niewielkie możliwości. My, pianiści, i tak jesteśmy w bardzo dobrym położeniu na tle innych instrumentalistów, bowiem zakres naszych działań po studiach pianistycznych jest naprawdę duży. Część studentów radzi sobie dość spektakularnie z łączeniem kilku kierunków studiów, natomiast dla innych dużym problemem pozostaje należyte sprostanie wymaganiom edukacyjnym. Warto wspomnieć też w tym kontekście, drodzy Państwo, o studentach pracujących. Jest
to częsty nurt w przypadku pianistów na studiach drugiego stopnia. Mówię tutaj o perspektywie krakowskiej uczelni, w której mam przyjemność pracować. Pianiści na terenie Małopolski są bardzo poszukiwani w szkołach muzycznych. Mamy bardzo dużo szkół muzycznych pierwszego stopnia i praktycznie bez przerwy dostaję informacje, czy nie mogę kogoś polecić do pracy i to są prace, no, umowa o pracę, etat i tak dalej. Więc jakby tych możliwości jest sporo. Niemniej jednak studenci, no, niekiedy jest im trudno pogodzić jedno z drugim i satysfakcją skończyć studia. Myślę, że jest to temat do dyskusji, jak kształtować politykę uczelni wobec takich studentów. Niemniej jednak my jako pedagodzy stykamy się z tym na co dzień i musimy jakoś planować wspólną pracę w ramach cyklu kształcenia. Tak więc myślę, że ta elastyczność, do której dziś często wracam, jest w przypadku szkolnictwa wyższego również potrzebna. Innym obliczem wielozadaniowości są realia życia zawodowego muzyka. W naszym przypadku pianisty, który musi być gotowy merytorycznie, ale również mentalnie, psychologicznie, na podjęcie różnego rodzaju aktywności. Solistycznej, kameralnej, korepetytorskiej, dydaktycznej, organizacyjnej, a w przypadku pracy na wyższej uczelni nawet naukowej. Nie może on na przykład traktować pracy w szkole w charakterze nauczyciela czy akompaniatora w kategorii porażki zawodowej, ponieważ bynajmniej nie wpłynie to pozytywnie na jakość jego pracy, w tym na stosunek do uczniów. Więc jakby w pewnym sensie swoją traumę będzie przekazywał dalej. My jako nauczyciele popadamy niekiedy w pułapkę schematyzowania, wydawania takich łatwych wyroków na uczniów, często, co warto podkreślić, słusznie dostrzegając ich predyspozycje. Jednak życie pisze bardzo różne scenariusze i nie zawsze talent, zdolności danej osoby przekładają się w prosty sposób na rodzaj jej późniejszej aktywności zawodowej. Myślę, że naszym zadaniem jako pedagogów jest pozytywne pokazywanie wszystkich opcji zawodowych, towarzyszenie w ich wyborze, ale także dbanie o maksymalną wszechstronność wykształcenia instrumentalnego i taką otwartość umysłową naszych studentów. Wiadomo, że każdy z nich w pewnym momencie skupi się bardziej na jakimś wybranym obszarze, bo ciężko też w życiu robić wszystko. Natomiast jest to zazwyczaj proces wieloletni, idący swoim naturalnym trybem. Ważne, by w punkcie startu studenci byli wyposażeni w szereg różnorodnych umiejętności i mieli afirmatywne nastawienie do każdej z muzycznych aktywności. W tym kontekście warto zastanowić się, jak w procesie edukacyjnym realnie wspomagać rozwijanie owej wszechstronności. Jakie umiejętności moglibyśmy dodatkowo kształtować w ramach edukacji pianistycznej, obok znanego nam wszystkim oczywistego poszerzania warsztatu instrumentalnego, budowania świadomości stylistycznej, rozwijania wyobraźni, wrażliwości, osobowości muzycznej. No myślę, że rola kameralistyki, nauki akompaniamentu, uczenia kompetentnej współpracy z innymi muzykami jest oczywiście bezdyskusyjna. Możemy podkreślić znaczenie w tym kontekście właśnie kameralistyki, podkreślić znaczenie duetu fortepianowego jako formacji, która w ostatnim czasie przeżywa słuszny, myślę, renesans w kształceniu pianistycznym. Rzeczywiście widzimy dużo duetów też studenckich, uczniowskich. Dyscyplina grania w duecie w sensie szukania spójnego brzmienia w makro i mikroskali, a także w sferze agogiki, artykulacji czy rytmu, wzbogaca pianistykę. Grający oglądają swój warsztat w lustrze, widząc jego blaski i cienie, uczą się od siebie nawzajem. Myślę, że to jest bardzo rozwijające doświadczenie. Literatura duetowa, w szczególności ta na cztery ręce, jest bardzo bogata i różnorodna, więc tego typu zagadnienia dydaktyczne możemy realizować już na etapie szkoły podstawowej, nawet na zasadzie epizodycznej, niekoniecznie w formie jakiegoś stałego duetu, ale raczej w formie zadania edukacyjnego. Wspólna duetowa praca przy instrumencie może znacząco wzbogacić pianistykę naszych starszych podopiecznych w szkole średniej i także w ramach studiów. Innym obszarem kształcenia niezwykle ważnym w edukacji pianistycznej jest nauka płynnego czytania avista, która powinna stanowić istotną część planu dydaktycznego w szkołach podstawowych i średnich. W niektórych placówkach istnieją oddzielne zajęcia temu poświęcone, prowadzone przez pianistów pedagogów, ale stanowi to wciąż raczej odstępstwo od normy, bowiem panuje powszechne przekonanie, że albo ktoś posiada wrodzone umiejętności w zakresie gry avista, albo ich nie posiada i nie da się ich nauczyć.
tłumaczyć. Jest to w moim przekonaniu błędna konstatacja, bowiem zgoda, no można mieć większe lub mniejsze predyspozycje do szybkiego i skutecznego czytania nut, ale to nie oznacza, że nie możemy tej umiejętności kształcić, nie możemy jej ćwiczyć, doprowadzając ją może nie do nadzwyczajnego, ale jednak satysfakcjonującego poziomu. Istnieje wiele podręczników poświęconych temu zagadnieniu, ostatnio również w języku polskim. Tutaj mogę polecić świetną publikację PWM-u autorstwa Grzegorza Mani i Moniki Gardon-Prein w kilku zeszytach z konkretnymi ćwiczeniami, bo to też, drodzy Państwo, no nie powinno wyglądać tak, że po prostu stawiamy nuty i graj, tylko powinniśmy mieć metody nauczania skutecznego gry awista. Czytanie nut, tutaj zacytuję Krystynę Borucińską, jest nie tylko umiejętnością czytania nut, ale także zdolnością szybkiego, możliwie najdoskonalszego realizowania treści muzycznych w tekście muzycznym zawartych. Z kolei William Newman w swojej książce The Pianist's Problem zwraca uwagę na aspekt psychologiczny w pracy nad upłynnianiem gry awista. Cytuję, nic nie jest w stanie bardziej studenta zniechęcić niż początkowa walka z labiryntem niezrozumiałych nut. Nut, które mogą nie stwarzać żadnego problemu w momencie, gdy nauczy się je odpowiednio czytać. Płynność, inaczej mówiąc, czyni naukę gry przyjemniejszą. Płynność w czytaniu awista rozumianym również jako odczytywanie stylu i zawartości ekspresyjnej dzieł realizowanej konkretnymi środkami wykonawczymi znacząco skraca czas uczenia się utworu, co owocuje zwiększaniem ilości opracowanego repertuaru i co za tym idzie poszerzaniem perspektywy wykonawczej, nieodzownej w późniejszej wszechstronnej działalności uczniów i studentów. Trudno sobie wyobrazić na przykład pracę pianisty korepetytora, który współpracuje z wokalistami w operze i ma po prostu 100 nut do grania w każdym tygodniu, czy też pianisty grającego ze studentami klas skrzypiec, który nie dysponuje tą umiejętnością. Także to jest bardzo, wydaje mi się, ważny element i ja absolutnie jestem zdania, że on powinien być obowiązkowy zarówno w szkole pierwszego stopnia, jak i w szkole drugiego stopnia jako oddzielne zajęcia edukacyjne. Po prostu 45 minut czytania awista w tygodniu czy pół godziny. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden aspekt kształcenia, ewidentnie pomijany w naszej edukacji. Improwizację jako sztukę zdecydowanej większości zapomnianą wśród współczesnych pianistów, a przecież będącą codziennością dla kompozytorów, których tak dzieła chętnie wykonujemy, dla artystów niezwykle ważnych w tradycji pianistycznej, których podziwiamy. Zdolność improwizowania rozbudza wyobraźnię i świadomość muzyczną, daje swobodę, ale równocześnie poczucie kontroli wykonawczej, pogłębia kontakt z instrumentem. Robert Pace charakteryzuje improwizację w książce The Essentials of Keyboard Pedagogy jako myślenie w ruchu, uruchamiające wiele czynników jednocześnie, wprowadzające konieczność podejmowania decyzji w ułamkach sekund, bez zawahania czy zatrzymywania się. Posiadanie tej umiejętności, nawet w podstawowym zakresie, zdecydowanie zwiększa pewność sceniczną. Między innymi poprzez wzbogacenie świadomości harmonicznej. No jest to szczególnie istotne w przypadku pianistów wykonujących swój solowy repertuar z pamięci. Dodatkowo uczeń improwizując nabywa spontaniczności, co także możemy wykorzystać w pracy nad repertuarem. Często mówimy przecież o aurze poetyckiej improwizacji, która powinna towarzyszyć utworom Chopina czy Roberta Schumana, ale w zasadzie każdy styl wymaga owej spontaniczności, wariantowości podejścia interpretacyjnego, tworzenia na bieżąco, na nowo, niepowielania pewnych rozwiązań. Tej kreatywności uczeń też musi jakoś doświadczyć, musi ją poczuć. Myślę, że problemem naszego środowiska jest niestety mała ilość pianistów, pedagogów improwizujących. To też sobie trzeba powiedzieć szczerze. A także będących w stanie uczyć improwizacji w jakiś systemowy sposób, wielowątkowy, wielostylistyczny, tak jak się to dzieje na przykład w środowisku organistów. Być może warto by rozważyć jakąś serię szkoleń w tym zakresie, by pedagodzy mogli wprowadzać elementy improwizacji do swojej codziennej pracy w szkolnictwie wszystkich szczebli. Oczywiście idealną sytuację stanowiłyby oddzielne zajęcia temu poświęcone, podobnie jak w przypadku innych treści, o których dzisiaj mówię. Ale myślę, że możemy próbować przemycać te treści w minimalnym chociaż zakresie na zajęciach fortepianu. Oczywiście pod warunkiem, że elastyczność programowa stanie się bardziej obecna w naszym systemie, gdyż aktualnie na kształcenie tych niby pobocznych, a w zasadzie wcale nie pobocznych umiejętności zostaje bardzo mało czasu.
I ostatnim wybranym problemem, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczącym poszerzania zarówno kompetencji instrumentalnych, jak i horyzontów muzycznych, jest kwestia opracowywanego z uczniami i studentami repertuaru. Widzę tutaj pole do eksploatacji z kilku stron. Myślę, że nieraz popadamy w pułapkę zadawania różnym uczniom tych samych utworów, które już dobrze znamy, sami często graliśmy. Oczywiście taki sposób działania jest z pewnością łatwiejszy i bardziej bezpieczny, ale przynajmniej dla mnie jest on mało inspirujący i jednak dosyć nużący. W szkołach często słyszymy te same sonaty Haydna, zazwyczaj 3 lub 4 z 52. Te same wybrane preludia i fugi Bacha. Te same suity francuskie, podobne etiudy. Nie zważając na heterogeniczność dzieł w obrębie danej formy i też nie zawsze odpowiadając, myślę, w należyty sposób na indywidualne potrzeby danego pianisty. Twórcze poszukiwanie repertuaru, dziś jednak bardzo ułatwione poprzez szeroki dostęp do nagrań i nut, w dużym stopniu udoskonala nasz warsztat pedagogiczny, pomimo oczywistego wysiłku, który trzeba w to włożyć. Myślę, że może też być bardzo inspirujące dla naszych podopiecznych, ponieważ oni często wykazują duże zainteresowanie czymś nowym, niesztampowym, mówiąc kolokwialnie takim nieoklepanym, tak, w świecie pianistycznym. I warto też zwrócić uwagę na wymogi repertuarowe dużej ilości współczesnych konkursów, w których obserwujemy tendencję do indywidualizowania programu. Grający ma dużą swobodę w jego konstruowaniu, w zgodzie z własnymi predyspozycjami i ten właśnie dobór programu również podlega jakiejś artystycznej ocenie, czyniąc występ pianisty unikatowym na wielu płaszczyznach. Oczywista praca nad kanonem pianistycznym, kształcącym na szeroko pojęty warsztat, powinna iść więc w parze z budowaniem umiejętności świadomego decydowania o doborze repertuaru w zgodzie z własną osobowością, indywidualną zdatnością do takich, a nie innych stylów muzycznych. Myślę, że obszarem repertuarowym, który wciąż za rzadko gości w naszym planie edukacyjnym, jest muzyka XX wieku, szczególnie drugiej połowy XX wieku i muzyka najnowsza. Są szkoły, drodzy Państwo, w których niestety poza muzykę Debussy'ego czy Prokofiewa się nie wychodzi. Ci kompozytorzy są uważani, że to jest jakiś bardzo awangardowa muzyka, prawda, preludia Debussy'ego. Jest to ignorowanie jednak bogatego dorobku, nie tylko polskich kompozytorów XX wieku, ale też spuścizny muzyki francuskiej, brytyjskiej, spuścizny muzyki amerykańskiej na przykład, bardzo interesującej w kontekście pianistycznym, że wspomnę Barbera na przykład, prawda? Ale także innych kompozytorów, Coplanda, Crumba. Omija się często szerokim łukiem twórczość w ówczesnym czasie awangardową, twórczość dodekafoniczną, aleatoryczną, sonorystyczną, czy też dokonania postmodernizmu. W moim przekonaniu bardzo zróżnicowana stylistycznie muzyka XX i XXI wieku może stanowić, wbrew opiniom o jej nieprzydatności w edukacji instrumentalnej, bo takie opinie też są powszechne niestety, może ona stanowić ważne dopełnienie procesu kształcenia. Nie tylko poszerza spektrum umiejętności wykonawczych, ale także myślę, rozwija nabyte już komponenty w grze pianisty. Dzieła tego okresu mogą również w komplementarny sposób stanowić pewnego rodzaju alternatywę przy wprowadzaniu poszczególnych zagadnień dydaktycznych. Na przykład przy wprowadzaniu polifonii. Tutaj wspomnę o Bartoku i znakomitym jego dziele Mikrokosmosie, do którego możemy sięgać jako alternatywę dla utworów barokowych. Ale także w pracy nad artykulacją czy metrorytmiką, niekiedy bardzo skomplikowaną w muzyce XX i XXI wieku. Interesujący jest fakt, że w przeszłości grano nagminnie muzykę współcześnie pisaną. O swoistej zmianie w podejściu edukacyjnym pisze Sławomir Zubrzycki w programie nauczania w zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej dla szkoły muzycznej drugiego stopnia, zwracając też uwagę na konsekwencje braku zainteresowania muzyką współczesną wśród pianistów. Cytuję, wartość muzyki współczesnej zawsze była i jest odkrywana w zetknięciu z żywą tradycją wykonawczą. Nurt historyczny w muzyce, który pojawił się u początków XIX wieku, dał podstawę do stworzenia profesjonalnego szkolnictwa
muzycznego, opartego na programach złożonych z dzieł uznanych współczesnych i dawnych autorów. Nurt ten pozwolił zachować dziedzictwo kultury muzycznej i kształcić w jego tradycji wiele pokoleń muzyków. Wydaje się, że dziś ten sam nurt może zepchnąć fortepian w przeszłość, uczynić z niego instrument historyczny. Brak zainteresowania lub zainteresowanie zbyt małe ze strony pianistów może spowodować, że kompozytorzy, co już się dzieje, zarzucą komponowanie na ten instrument. Promocja muzyki współczesnej powinna zajmować dzisiaj szczególne miejsce w kształtowaniu świadomości artystycznej młodzieży muzycznej, zwłaszcza wobec ogromnej siły oddziaływania współczesnej komercji i reklamy. No myślę, że w tym właśnie leży nasze zadanie. Dodam tylko, że obcowanie z muzyką współcześnie pisaną stanowi taki niezbędny element w ogóle rozumienia rzeczywistości, która nas otacza i zachodzących w niej zmian, a jej wykonywanie i promocja jest gwarantem rozwoju kultury muzycznej. Osobiście uważam, że fortepian może mieć wciąż dużo do zaproponowania współczesnym kompozytorom i być może nasze środowisko pianistów, pedagogów mogłoby w nieco większym stopniu wpływać na trendy twórcze, wprowadzając na przykład większą ilość tego typu repertuaru do wykonywania na konkursach, organizując festiwale prawykonań muzyki fortepianowej, ale także tej dydaktycznej, dziecięcej na przykład, doprowadzając do wydań nowej muzyki fortepianowej w ramach naszej uczelnianej działalności naukowej. Szanowni Państwo, konkludując już moje dość długie, za co przepraszam, wystąpienie, chciałam zaznaczyć, że poruszone przeze mnie zagadnienia stanowią jedynie skrótowy wybór z szerokiego spektrum wyzwań dzisiejszej pedagogiki fortepianowej, w której wspaniała tradycja, niewątpliwie wspaniała tradycja, musi jednak w harmonijny sposób spotkać się z uwarunkowaniami współczesności. Zaprezentowałam swój osobisty punkt widzenia, z którym oczywiście mogą się Państwo zgodzić, ale też nie muszą, więc tak zachęcam do dalszej wspólnej dyskusji. Zachowując postawę otwartą wobec rzeczywistości, skłonną do refleksji, elastyczną, skłonną do modyfikacji narzędzi dydaktycznych w odniesieniu do indywidualnej relacji z uczniem, będziemy w stanie rozwijać się jako nauczyciele, przewodnicy, którymi bez wątpienia jesteśmy. Nie ustawajmy więc w szerzeniu piękna sztuki muzycznej i w intensywnym poszukiwaniu głęboko rozumianego sensu. Bardzo dziękuję. Jak chciałam Państwa zachęcić oczywiście do dyskusji. Jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu, Pani Profesor, tak? Tutaj Pan, tak? Bardzo proszę. Ja usłyszałam taką opinię, to oczywiście nie jest moje zdanie, natomiast usłyszałam taką opinię w kontekście tendencji do utrzymywania jakby zawodowego sprofilowania szkół muzycznych. O to mi chodziło, bo były takie rozmowy prowadzone kilka lat temu. Była reforma, potem była, nazwijmy to, kontrreforma, czy powrót do przeszłości. I właśnie w tym charakterze pojawiła się opinia, że ponieważ to jest szkolnictwo publiczne, finansowane przez państwo, że to powinno być bardzo zawodowe, jakby tylko dla najlepszych i dla przyszłych zawodowych muzyków. Ja też myślę, że chodzi do szkoły publicznej, ogólnoczącej, w sumie to nie była szkoła publiczna, nie publiczna. Aczkolwiek była szkoła ogólnoczącej, w której była muzyka. W szkole, jak 7-7 roku przyszedł do 15. I czy to nie był dobry sposób, żeby dotrzeć? Na pewno też, na pewno też. Natomiast aktualnie wydaje mi się, że nie ma dobrej edukacji artystycznej na takim poziomie zupełnie podstawowym w szkołach ogólnych. Mamy wspaniałe zaplecze szkół muzycznych w Polsce, wspaniałe zaplecze szkół muzycznych pierwszego stopnia, o których mówiła pani profesor, które pełnią właśnie rolę głównie tak naprawdę umuzykalniającą, ale także
one animują życie muzyczne w lokalnych społecznościach. One są często w Krakowie. Wczoraj byłem w szkole w Domosławicach, fantastycznej szkole, która robi projekty z Centrum Krzysztofa Pendereckiego, projekty orkiestrowe, churalne, która jakby też wychodzi z muzyką do lokalnych społeczności. Pan dyrektor wczoraj mi na przykład mówił, że oni grają muzykę współczesną na koncertach i ludzie się już do tego przyzwyczaili, zaczynają tego słuchać też z przyjemnością. Zwykli ludzie, nawet nie melomani, niewykształceni ludzie. I myślę, że oczywiście, że być może pewnym ideałem byłaby sytuacja, że wszyscy uzyskują bardzo dobrą edukację, taką gruntowną w szkołach ogólnych, a że szkoły muzyczne są jedynie dla wybitnie utalentowanych dzieci i młodzieży, ale myślę, że no, rzeczywistość jest inna. I myślę, że gdybyśmy zdecydowali, nie wiem, zamykać placówki w związku z tym, gdybyśmy taki punkt widzenia przyjęli, no to też już dorobek tych szkół w takim rozumieniu lokalnym, w rozumieniu nie tylko edukacyjnym, ale też popularyzatorskim w zasadzie zniknie. Także ja bym się tego raczej wystrzegał. Bardzo proszę. Są przedmioty, jakby godziny w dyspozycji dyrektora szkoły. Przynajmniej też w Liceum Krakowskim tak jest, że u nas na przykład nie ma czytania Avista dla wszystkich uczniów, a z kolei w szkole średniej jest. Więc to są godziny w dyspozycji dyrektora. Jeżeli dyrektor jakby ma taką możliwość, to zazwyczaj otwiera się na to i jakby te godziny daje, bo oczywiście no to są wszystko koszty, prawda, bo są zajęcia indywidualne. Chociaż myślę, że improwizacji równie dobrze można by uczyć też w jakichś małych grupach, prawda, dwóch, trzech uczniów. To nie musi być jeden do jednego, tak. Natomiast uważam, że absolutnie to są treści, które po prostu zarówno są korzystne dla profesjonalistów, dla późniejszych zawodowych muzyków, jakby ich wzbogacają ich warsztat, ale jednocześnie one uzupełniają kształcenie melomanów. Dlatego, że jeżeli ktoś będzie w stanie sobie coś zaimprowizować na fortepianie, przeczytać łatwo, to dla niego to jest przyjemność, prawda? Wtedy będąc lekarzem, prawnikiem czy urzędnikiem, przyjdzie do domu i będzie chciał sobie coś zagrać, prawda? I na przykład w filharmonii jest jakiś program, on sobie weźmie jakąś skróconą formę aranżacji tego, co będzie grane, zapozna się z tym, prawda? Posłucha. No ja w tym widzę jedynie korzyść. No nie widzę w tym na pewno żadnego zagrożenia, a wręcz taką szeroko pojętą korzyść. I właśnie dla różnych grup uczniów. Pytanie oczywiście, jak to systemowo zrealizować, i bo dobrze by było, żeby te zajęcia też, tak jak powiedziałam podczas mojego wystąpienia, były realizowane z jakimś programem, czyli jakby ten pedagog musi być jakoś wykształcony pod tym kierunkiem, po prostu, tak? Być może tutaj współpraca z kolegami organistami naszymi mogłaby nam też pomóc, bo wiem, że w sytuacji organistów takie przedmioty istnieją. Bardzo proszę. Trem. No, jestem niestety pianistką, ale też dyrektorem szkoły, niestety. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o godziny dyrektorskie, jest ich całe 6 godzin dla całej siatki, którą mamy na przykład w szkole drugiego stopnia. Więc jeśli dyrektor ma zdecydować, że ma dać 6 godzin, to muszą być naprawdę wyraźne potrzeby. I dlatego te godziny dyrektorskie są tak kiepsko. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest jakby nie do zrobienia. Jeśli w siatce godzin jest na przykład nauka akompaniamentu, to owszem, ale jeśli jest w siatce godzin tak zwane inne godziny, to są właśnie inne godziny, które może napisać dyrektor. Ale wie pani, z nauką akompaniamentu też jest różnie, bo też ona w niektórych szkołach istnieje, a w niektórych nie istnieje, albo istnieje w bardzo minimalnym wymiarze. Jest to wybór.
jeśli są wypisane przedmioty w siatce godzin, dyrektor może z tego skorzystać, jeśli ma oczywiście odpowiednią ilość etatów. Tak. To jest pierwsza rzecz. Ale jeśli chce przydzielić dodatkowe godziny, no to niestety musi skorzystać z tych dodatkowych godzin dyrektorskich. To jest bardzo trudne. Ja sobie z tego zdaję sprawę, tak. System nas bardzo ogranicza. Nieszczęśliwie nas ogranicza. No, takie też moje było zamierzenie, żeby to powiedzieć, bo po prostu my jako nauczyciele, czy państwo jako dyrektorzy, po prostu jesteście uzależnieni od systemu. Znaczy, my to, można pewne rzeczy sobie wymyśleć, że ja bym chciał to albo to zrobić z moim uczniem, ale no, mamy na to ograniczony wpływ po prostu. Improwizacja organowa jest w siatce godzin. Na przykład. Tak. Improwizacja na wydziale, w sekcji rytmiki jest wpisana. Improwizacji dla pianistów nie ma. I tutaj jest właśnie ta... Ja myślę, że po prostu to jest też potrzeba pewnej zmiany mentalności jednak osób czy instytucji, które zarządzają naszymi szkołami. Ale też zmiany mentalności jednak nauczycieli w pewnym sensie. Fortepian od zawsze był postrzegany jako instrument solowy głównie. Jakby na to jest nakierunkowane nasze szkolnictwo. Ja uważam, że trochę za bardzo, po prostu. No. Biorąc pod uwagę późniejsze losy absolwentów tych szkół i można się posiłkować, przepraszam, tak jeszcze dodam, można się posiłkować warsztatami improwizacji. Tak. I bardzo często to robimy, ale też na to muszą być finanse. I też to jest bardzo trudne. Tak. A szczególnie w pandemii. Jeszcze ktoś z państwa może zechciałby się włączyć?
Nie wiem co, to generalnie trzeba do, albo do Krzysztofa Ścieżki, albo tutaj do tego. No nie wiem, tak naprawdę, bo ja, że tak powiem, jestem tutaj troszkę po znajomości. To jest tylko dzisiaj. Natomiast nie wiem, jak wygląda sytuacja. Jasne. Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Ale trzeba pytać.